Moi drodzy, dzisiaj kolejny nasz dzień rekolekcyjny w tym temacie, szukania wiary, szukania jej takich korzeni, podstaw. Nie może być inaczej. Gdybyśmy mieli więcej dni rekolekcyjnych, to byśmy na pewno jeszcze wzięli pod uwagę inne postaci. Natomiast mając do dyspozycji takie pełne 3 dni, oczywiście nie może nam zabraknąć tutaj tej, która jest na tych drogach wiary dla każdego z nas jakąś taką szczególną postacią, absolutnie wyjątkową, to jest Maryja. Postać nam bardzo znana, bardzo bliska i również dzisiaj, tak jak w poprzednich dniach, prosimy Ducha Świętego o to, żebyśmy zajęli to miejsce. Dzisiaj na zakończenie popołudniowej medytacji podzielę się z Wami kilkoma refleksjami na temat tej ikony, więc ten obraz do nas wróci. Chciałbym Wam pokazać parę szczegółów na niej, która jest absolutnie dziełem wyjątkowym. To jest dzieło natchnione. Wiecie o tym, że Andrzej Rubiow jest w Kościele prawosławnym uważany za świętego. On jest autorem nie tylko tej ikony, ale bardzo wielu fresków. Podobne są stylem do tej ikony. Miałem to wielkie szczęście, że widziałem oryginał. Byłem w Moskwie, raz w życiu byłem w Rosji, pierwszy i ostatni, a nie 2 razy byłem, potem trochę krócej, ale za pierwszym razem byłem w Galerii Trzeciakowskiej, gdzie jest przechowywana ta ikona. Niezwykłe robi wrażenie, naprawdę niezwykłe. Więc chciałbym jeszcze później o niej troszkę powiedzieć, ale w rekolekcjach istotna jest ta przestrzeń, prawda? To wejście w działanie, w tajemnicę Trójcy Świętej, we wspólnotę Bożych osób. I to wołanie, które też nam towarzyszy codziennie, ja codziennie ten slajd Wam pokazuję świadomie. Jezus, który staje u naszych drzwi i kołacze. On mówi: ja mam wszystko tego, czego potrzebujesz. Proszę Ciebie tylko o to, żebyś otwarł Twoje drzwi. Moi drodzy, dzisiaj towarzyszy nam ona, Maryja, której taki tytuł nadałem tej medytacji. Nie wiem, czy nie można byłoby lepszego poszukać, pewnie tak, ale to jest to, w niej jest to definitywne tak. I Maryja, jak wiemy, to tak Maryi, ono się konkretyzuje w tych 3 momentach. Fiat, Magnificat i Stabat Mater. Fiat to jest to: niech mi się stanie przy zwiastowaniu. Będziemy o tym mówić teraz. Magnificat, wielbi dusza moja Pana, i Stabat Mater, stała matka, dosłownie z łaciny. To są łacińskie słowa, które weszły do naszego języka wspólnego. Często się nimi posługujemy. Mają charakter właściwie takich pewnych sloganów. Tłumacząc dosłownie: niech mi się stanie. Tylko prosiłbym bardzo, żeby nie wymawiać tego Fiat, bo Fiat to jest co innego. Fiat. Włosi powiedzieliby: fabryka italiana automobili Torino. Włoska fabryka samochodów osobowych, więc z Torino, więc oni by to inaczej interpretowali. Fiat to jest: niech mi się stanie. Magnificat, wielbi dusza. Wielbi dosłownie. I Stabat Mater, stała matka. I przystępujemy do dzieła. Moi drodzy, jeżeli chcemy mówić o Maryi, chciałbym chwilkę do niej dojść tutaj, to miejsca związane z jej życiem, z życiem Maryi, tutaj macie kolejny raz mapę Palestyny, warto sobie tak uświadomić troszeczkę, jak to wyglądało. Więc tutaj macie mapę fizyczną Palestyny, tak jak ona wygląda. Tutaj to jest mapa współczesna. Jezioro Galilejskie. Tutaj na tych starych mapach jeszcze jest, tak tylko przy okazji to mówię, tutaj mamy półwysep Pleisan, który tutaj na tych mapach jeszcze jest pokazany jako półwysep. Dzisiaj, ponieważ państwo izraelskie osusza południową część Morza Martwego, która jest bardzo bogata w minerały, już właściwie coś takiego nie istnieje. Istnieją po prostu 2 jeziora. Jedno kończy się mniej więcej tu i ono należy do Palestyny, do państwa palestyńskiego,
do zwierzchności palestyńskiej, bo tak to się nazywa, a tutaj na pół, druga część jest dużo mniejsze jezioro, ale dużo bogatsze w różne składniki. To jest jezioro, które należy do Izraela, ale to tak przy okazji. Więc tak, miejsca związane z historią Maryi to jest Nazaret, to jest tutaj, w tym miejscu, Nazaret. To jest mniej więcej tu. I to oczywiście jest z Galilei. Tutaj mamy Górę Karmel, wczoraj byliśmy tutaj, w tym miejscu, dzisiaj jesteśmy tutaj. To jest Nazaret mniej więcej w tym miejscu. Druga miejscowość ważna dla nas to oczywiście miejscowość Ein Karem. Tutaj mamy Jerozolimę. I tutaj jest Ein Karem, to jest miejsce, gdzie doszło do spotkania Elżbiety i Maryi. To jest raczej pewne. Więc zobaczcie, z Nazaretu do Ein Karem jest około 130 km. I patrząc na tę mapę, widzicie kobieta, która oczekuje na dziecko, jest w ciąży, podejmuje taką podróż, mniej więcej stąd, tutaj. Popatrzcie na ukształtowanie terenu, to jest teren górzysty, bardzo niebezpieczny z dwóch powodów. Po pierwsze, konfiguracja terenu jest bardzo niewygodna. Po drugie, jest to teren, gdzie było mnóstwo różnego rodzaju rozbójników. Dwie główne drogi, które prowadziły w Palestynie, to była droga nadmorska, tutaj, to jest ta droga, popatrzcie, tutaj, tędy. I ona szła, to jest tak zwana Via Maris, czyli ona szła z Egiptu, stąd, troszkę nad Morzem Śródziemnym, tutaj, przez ziemię Filistynów. Tutaj mamy taką miejscowość Megiddo, bardzo ważną. Tutaj jest Kafarnaum i potem szła aż do Damaszku. Więc to była główna droga, główny trakt, stosunkowo bezpieczny. Potem była tak zwana Via Regum. Popatrzcie tutaj po tej stronie. Ona szła od Morza Czerwonego też w kierunku Damaszku. Tutaj widać ją jest. I tutaj była też taka droga blisko Jordanu. Natomiast wiem. Nie używam, używam go wyłącznie do tych prezentacji, więc już tutaj nie ma w nim antywirusa i ciągle się domaga, ale to ich sprawa. Więc tutaj szła też taka droga, natomiast Maryja, ona poszła drogą przez góry, to będziemy wyraźnie słyszeli, że poszła przez góry, czyli ona szła tędy, taką niewielką drogą. I to było niesamowicie, to był wielki akt odwagi. Po pierwsze dlatego, że to była droga bardzo niewygodna, a po drugie tam było mnóstwo różnego rodzaju rabusiów. I zdecydowanie się na taką drogę, wierzcie mi, to było naprawdę coś bardzo, bardzo wielkiego. Musiała bardzo się spieszyć, żeby tamtędy pójść, bo tutaj trzeba było trochę nadłożyć drogi. I tu oczywiście mamy blisko też Jerozolimy, mamy Betlejem, mniej więcej tutaj. Mniej więcej tutaj. Tutaj na tej mapie macie miejscowość Beerszewa. Pamiętacie wczoraj, jak Eliasz ucieka? Popatrzcie, ucieka stąd, aż tu. Kawał drogi przemierzył przed, tak zwiewał przed Izabel, prawda? Jednak ten strach był silny, skoro zdecydował się na taką długą wędrówkę. Więc kochani, to są miejsca związane z naszą kochaną Matką Bożą Maryją. Tutaj mamy Nazaret, tutaj mamy, no oczywiście Jerozolima, tutaj blisko jest Ein Karem, czyli miejsce, gdzie spotkała się z Elżbietą, tutaj będzie Betlejem mniej więcej, tutaj już rozpoczyna się pustynia Negev. Bardzo taka pustynia nieprzyjazna. I tutaj mamy początek naszego rozważania. Maryja, Miriam, ta, która powiedziała Bogu tak. W języku hebrajskim słowo Maryja brzmi Miriam. Pisane czasami przez i, czasami przez y. W rzeczywistości powinienem tutaj napisać Miriam przez j. Zostawiłem terminologię taką, jak się generalnie stosuje, ale tak naprawdę powinno być tutaj j. Co znaczy słowo Miriam? Wszystkie Maryje czekają na odpowiedź.
Moi drodzy, to słowo Miriam nie ma jakiejś bardzo jasnej etymologii, nie wiemy dokładnie znaczenia tego słowa. Niektórzy wyprowadzają to słowo od słowa mar, od którego też pochodzi słowo Marta. I to znaczy pani. Pani. W języku łacińskim to byłoby domina. Prawda? Mamy dominus, pan, domina, pani. Podkreślałoby taką godność, byśmy powiedzieli, gospodyni, kogoś odpowiedzialnego za dom. Więc niektórzy uważają, że to słowo Miriam, Maryja dla nas, pochodzi od etymologii mar, czyli ta, która rządzi, ta, która jest odpowiedzialna, ta, która jest panią domu, byśmy powiedzieli. Większość natomiast wyprowadza etymologię słowa Miriam od takiego rdzenia Meriem, który oznacza być piękną. I ja osobiście myślę, że bardziej się do tego skłonimy tutaj. Nikt nam tego nie zabroni. Więc słowo Miriam oznacza po prostu osobę piękną, osobę wdzięczną. I myślę, że do naszej kochanej Maryi to pasuje bardziej. Więc takie jest jej imię. Mniej więcej mamy świadomość, w jakich miejscach się obracała. Pierwszy epizod, który oczywiście w Piśmie Świętym jej dotyczy, to wcielenie Syna Bożego. Moi drodzy, tutaj umieściłem kilka tych wersetów, dlatego że my musimy widzieć Maryję w kontekście historii zbawienia. Ja chciałbym wam to dzisiaj pokazać, bo pobożność maryjna jest bardzo rozpowszechniona, ale często ona jest taka bardzo, bardzo płytka. Dobrze, że jest, ale czasem jest bardzo płytka. Ja chciałbym wam dzisiaj pokazać to trochę w głębszym kontekście, jeśli nam się to uda. Musimy pamiętać o tym, co pisze święty Jan w 3 rozdziale, werset 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, Maryja, taką jaką ją znamy, jest bardzo ważnym elementem, przepraszam za to słowo, element, wielkiego planu zbawienia, który ma Bóg. My nie możemy widzieć jej tak, jak ona by była sama. To nie jest jakaś bogini. Na ikonach prawosławnych, na ikonach bizantyjskich również, Maryja zawsze przedstawia się z dzieciątkiem. W sztuce zachodniej my mamy wizerunki Matki Bożej samej. Prawda? Chociażby Matka Boża z Lourdes, wczoraj wspominana. Nikt nam tego nie zabroni, ale to niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, że my nie widzimy jej w łączności z Jezusem. Wielkość Maryi to jest Jezus. Zobaczymy to dzisiaj po południu. Więc ona jest częścią tego wielkiego planu zbawienia. Bóg, który umiłował świat, zaczęło się to od Boga, Bóg umiłował świat, dał swojego jednorodzonego Syna. To jest istota rzeczy. I ona w tym planie Bożym ma swoje miejsce. Moi drodzy, ten tekst z Galatów 4:4, kiedy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, mówi się dalej, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. To jest jedyny tekst świętego Pawła, który mówi o Matce Bożej. Często mnie wiele osób pyta, proszę księdza, dlaczego święty Paweł nie mówi o Maryi, nie mówi o Matce Bożej? Nie mówi. To, co macie tutaj przed sobą, to jest jedyny tekst świętego Pawła. Święty Paweł, który zmarł, został ścięty około roku 64, może 68, tutaj data jest niepewna, podaje się trzy daty, 64, 67 albo 68, to jest inny temat, nie będziemy tutaj tego rozstrzygać, ale w każdym razie Paweł, który jest tym teologiem tego pierwszego chrześcijaństwa, moi drodzy, kiedy listy świętego Pawła są już wszystkie napisane, Ewangelie jako teksty spisane jeszcze nie istnieją. Jeszcze nie istnieją. Czasem, jak mówię to na wykładach, to ktoś mówi, ale jak to? Ewangelia istniała w formie ustnej, jako przekaz.
Mówiono o Jezusie, ludzie przekazywali sobie z ust do ust. Zresztą wszystko w starożytności, jak mówiłem któregoś dnia, było oparte na słowie, na gębie. Nie wolno było kłamać. No bo jeśli ktoś kłamał, to niszczył podstawowy wehikuł informacji. Liczba osób, które pisały i czytały, to była maleńka, to był mikro ułamek. Więc kiedy Paweł umiera, to Ewangelie są jeszcze w formie ustnej. I zobaczcie, to jest jedyny tekst świętego Pawła. I gdybyśmy mieli tylko taki tekst, to byśmy nie wiedzieli nic o nim. My tylko wiemy, że jest matką Jezusa. Kiedy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna zrodzonego z niewiasty. Czyli to jest realizm wcielenia. Rzeczywiście Jezus jest człowiekiem, bo urodził się w łonie kobiety. W łonie kobiety, prawdziwej kobiety. Jezus nie jest jakąś zjawą, jest prawdziwym człowiekiem, bo urodził się z kobiety. Po dziś dzień wiecie o tym, że jest dyskusja na przykład pomiędzy Żydami, oni dyskutują, kto jest Żydem, prawda? I według judaizmu, kto decyduje o tym, że ktoś jest Żydem? Matka czy ojciec? Matka. Chociaż ojciec miał władzę w wychowaniu, to jeżeli matka jest Żydówką, to ojciec może być Eskimosem, dziecko, które się urodzi, będzie Żydem. Dlaczego? Dlaczego taka zasada? Bo jest taka łacińska zasada w prawie rzymskim, która mówiła mater certa semper est. Matka jest zawsze pewna. Żydzi bardzo zwracają uwagę na to, żeby wiedzieć, kto skąd pochodzi. Więc Żydem jest ten, kto ma matkę Żydówkę, bo to wiadomo, że to jest na pewno jego matka. Ojciec, wiadomo. Prawda? I co ciekawe, później, kiedy dochodzi już do wychowania, to ojciec, kiedy syn kończy 13 lat i jeden dzień, następuje tak zwane bar mitzwa, czyli uzdolnienie takiego młodego człowieka do wypełniania prawa. On się staje pełnoprawnym Żydem. To tak trochę jak nasze bierzmowanie. I od tego momentu właściwie w wychowaniu matka już nie ma nic do powiedzenia. Matka ma go wychować. To takie, wiecie, no smutno to brzmi, powiem szczerze. Ale tak to wyglądało, więc ojciec decydował o wszystkim, ale to matka decydowała, czy to jest Żyd, czy nie. Jeżeli ojciec był Żydem, a matka była kimś innym, to dziecko od strony prawnej nie jest Żydem. To jest ciekawe. Więc tutaj w liście świętego Pawła się mówi, że Bóg zesłał syna swego zrodzonego z niewiasty, dalej tekst mówi zrodzonego pod prawem, czyli Jezus na pewno jest Żydem. I to jest cała rola Maryi według Pawła. Dlaczego to milczenie świętego Pawła o Matce Bożej? Bo czasem ludzie o to pytają. Moi drodzy, w pierwszych latach chrześcijaństwa w centrum był bardzo mocno był Jezus. I to, że Jezus jest Żydem i że urodził się z kobiety, nie stanowiło, że tak się wyrażę, żadnego problemu, więc o rzeczach oczywistych się nie pisze. Ja dla mieszkańców Łomży nie muszę udowadniać, że Narew to jest rzeka, która płynie przez Łomżę. Ale jeśli rozmawiam z Nowojorczykiem, to prawdopodobnie nie wszyscy w Nowym Jorku wiedzą, że przez Łomżę przepływa Narew. Czyli w tych pierwszych latach chrześcijaństwa nie było potrzeby udowadniania, bo to było oczywiste. To nie to, że ludzie nie mieli czci do Maryi. To nie jest tak. To było coś oczywistego. Potem w trzecim wieku rodzi się słynna herezja Arian. Czym byli Arianie? Arianie to byli uczniowie niejakiego Ariusza, który był księdzem, był kapłanem, który zaczął mówić, że Jezus nie jest Bogiem, że to jest tylko człowiek. No to jeżeli Jezus jest tylko człowiekiem, to automatycznie, co jest konsekwencją takiego stwierdzenia? Następuje ogromne pomniejszenie też godności Matki Bożej. I gromadzi się sobór w Efezie w roku 431 na terenie dzisiejszej Turcji i ogłaszają Maryję
Jako co? Taki tekst grecki, takie słowo greckie bardzo ważne jest, jako Theotokos, czyli Bogu Rodzica. Zobaczcie, co to znaczy Bogu Rodzica? Rodzica, czyli matka Boga. Moi drodzy, to są słowa pierwszego hymnu polskiego. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Moi drodzy, żeby te słowa zostały ostatecznie przyjęte, trzeba było Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431. I pokłosiem tego soboru było co? Słynna Bazylika Świętego Matki Bożej Większej w Rzymie. To jest pierwszy kościół na zachodzie poświęcony Matce Bożej po Soborze Efeskim. Dla nas dzisiaj te rzeczy są oczywiste. My dzisiaj, kiedy odmawiamy kredo na mszy świętej, to my tak sobie spokojnie to odmawiamy, może czasem nie myśląc nawet, ale żeby ten tekst powstał, trzeba było ponad 200 lat i trzech soborów powszechnych. To nie było takie proste, bo różnego rodzaju herezje szybko wdarły się. Czyli godnością Maryi od samego początku było właśnie to jej Boże Rodzicielstwo. Czyli my ją widzimy w tym szerokim planie. Wcielenie Syna Słowa dokonało się za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi, czyli ona jest częścią tego wielkiego planu. Ale my nie możemy jej, że tak powiem, wyrwać z tego kontekstu. My poznamy godność Maryi wtedy, kiedy widzimy ją w tym ogromnym planie Pana Boga i mam nadzieję, że to wybrzmi w tej naszej medytacji teraz. Przeczytajmy ten tekst, dobrze go znamy, ale może warto się nad nim pochylić jeszcze raz. Łukasz 6, 1, 26, 38. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Boga Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Przepiękny tekst, który znamy dobrze, czytamy go często w liturgii, wraca do nas wiele razy w ciągu roku przy okazji różnych świąt. Moi drodzy, Nazaret w tym momencie staje się stolicą świata, można powiedzieć, staje się najważniejszym miejscem na ziemi. Zanim przejdziemy do tekstu, popatrzcie, jak Nazaret wygląda dzisiaj. Przepiękne miasto. Tutaj mamy dosyć dużo chrześcijan. W Palestynie chrześcijanie są pochodzenia palestyńskiego. Żydów jest stosunkowo mało, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Większość chrześcijan w Palestynie to są chrześcijanie, etnicznie rzecz biorąc, Palestyńczycy. To jest współczesny Nazaret. Tutaj macie w centrum bazylikę świętego, tutaj jest bazylika zwiastowania, tutaj jest Kazanowa, to jest dom, gdzie mieszkają franciszkanie. Franciszkanie tutaj, to jest wielki taki hotel, dom przyjęcia. Jeżeli będziecie się wybierali do Ziemi Świętej, to jak macie mieszkać w Nazarecie, to najlepiej w tym miejscu. Tu jest dosłownie dwa kroki do bazyliki. Wychodzi się, a to jest współczesna bazylika, bardzo piękna, duża.
I tutaj można się w tym miejscu zatrzymać. Moi drodzy, w tej bazylice, ona jest oczywiście, tak wygląda na zewnątrz, piękna budowla. Tutaj jest kościół świętego Józefa, ale nie widać już jest, trzeba iść tędy. I tutaj tak mniej więcej w tym miejscu on jest. Pod bazyliką zwiastowania znajdują się te resztki. To są resztki pierwszych budowli chrześcijańskich, bardzo ważne dla historii. Bardzo ważne dla historii. Tam są takie filary, takie słupy i ta nowa bazylika jest na górze. Tam jest też Kaplica Polska, można też ikonę Matki Bożej Częstochowskiej zobaczyć. Najbardziej wzruszające jest to miejsce, które tutaj Wam pokazuję teraz. Tutaj macie zestawione to ze sobą. Tutaj jest, to jest właśnie ta pierwsza bazylika, która znajduje się pod obecną posadzką. To jest obecna posadzka, tutaj widzicie, a to jest pod spodem, tu się schodzi po takich schodkach w dół. I tutaj z tyłu, gdzie pokazuję tym laserem, tutaj znajduje się to. Ten ołtarz, który Wam za chwilkę pokażę. Więc to jest najstarsza część Bazyliki Zwiastowania, obudowana tą nową świątynią. Tutaj się schodzi do środka, tutaj no, miałem szczęście raz celebrować mszę świętą też przy tym ołtarzu. I jak się schodzi na dół, widzicie to, to jest ta pierwsza bazylika, to z niej pozostało, pierwszy chrześcijan. I tutaj pod spodem jest ten ołtarz z tym wspaniałym, wzruszającym napisem Verbum caro hic factum est. Tutaj słowo stało się ciało. Jak się wchodzi w to miejsce, wiecie, to człowiek czuje każde uderzenie serca. W tym miejscu słowo stało się ciałem. I tutaj, w tej starej części, na jednej z kolumn, zostało znalezione Haire Maria. Zdrowaś Maryjo, ciesz się Maryjo. Bardzo ważne miejsce dla chrześcijaństwa. Jedno z tych pewnych miejsc w Ziemi Świętej. Więc jak kiedykolwiek tam będziecie, tego miejsca jest nie wolno ominąć oczywiście. Zresztą wszystkie pielgrzymki to przewidują. Moi drodzy, i wracamy do tekstu. A więc tak to mniej więcej wygląda. Mamy mniej więcej pojęcie, gdzie to wszystko się odbywa. I teraz słowa, które tutaj czytaliśmy. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Co to jest ten szósty miesiąc? Bo później to się pojawi nam również tutaj. Od czego mierzony jest ten szósty miesiąc? Od zwiastowania, które otrzymał kto? Zachariasz w świątyni. A Zachariaszowi, pamiętacie, co było zwiastowane? Narodzenie kogo? Jana Chrzciciela. Jaka była reakcja Jana? Jaka była reakcja Zachariasza, pamiętacie? Nie uwierzył. Nie uwierzył. Bo się przestraszył. I jaka była konsekwencja tej niewiary? Stracił mowę. Prawda? Mówimy o rzeczach znanych, więc możemy sobie razem tutaj sobie wzajemnie pomóc. Więc w szóstym miesiącu od tego wydarzenia niewiary Zachariasza, kiedy już kuzynka Maryi Elżbieta oczekuje na syna, dokonuje się to drugie zwiastowanie, można tak powiedzieć. Tym razem odpowiedź jest inna. I zobaczcie, że do tego wydarzenia, zwiastowania Zachariasza, anioł się odwoła pod koniec. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Widzicie? Ten szósty miesiąc to jest powtórzenie tej informacji. Stąd. I teraz zajmijmy się już tekstem trochę bliżej. Anioł wchodzi do Maryi i co jej mówi? Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Moi drodzy, chciałbym się skupić na tym jednym wyrażeniu. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Zobaczcie, w naszym polskim tłumaczeniu mamy tutaj cztery wyrazy, a tutaj mamy w języku greckim tylko dwa.
Co jest tutaj charakterystyczne? Dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy to słowo chaire, raduj się, które w języku polskim przetłumaczone zostało jako, w tym starym języku polskim, jako co? Zdrowaś, bądź pozdrowiona, prawda? Ja się zawsze zastanawiałem, jak odmawiałem różańca, byłem taki mały chłopak, dlaczego my mówimy do Maryi zdrowaś Maryjo? Na co ona była chora? Mnie to tak? Tak samo? Do dziś. No to już dziś. No właśnie. To tłumaczenie zdrowaś, ono przeszło. Trudno dzisiaj z tym polemizować, no bo to weszło w naszą kulturę. Ale to nie jest najszczęśliwsze sformułowanie, dlatego że przynajmniej mnie, i widzę, że nie tylko mnie, kojarzy się to z chorobą bardziej, ze zdrowiem. To zdrowaś to jest bądź pozdrowiona, a tak naprawdę to znaczy raduj się. I na przykład w języku rosyjskim to jest raduj się. Oni przy tym pozostali i bardzo dobrze. To jest raduj się. I teraz druga rzecz, to słowo pełna łaski. Zobaczcie, kecharitomene, to jest bardzo ciekawe słowo. To jest participium passivum od czasownika kechairo, czyli być napełnionym łaską. Co jest ciekawe, to tutaj mamy, to jest participium passivum. Jeżeli mamy participium passivum, pamiętamy to z gramatyki języka polskiego, prawda, to wiemy, że jeśli mówimy bądź, że coś jest napełnione, to jest pytanie, kto to napełnił, tak? To zostało zrobione, mówimy. Pytanie jest jakie, przez kogo? Jeśli ja powiem, ja to zrobiłem, czy ty to zrobiłaś, tak? To wiemy, że to jest konkretna czynność. Jeśli to jest powiedziane, że to jest zrobione, to jest pytanie, kto to zrobił. Więc ciesz się, raduj się o napełniona łaską. W tym słowie kecharitomene, napełniona łaską, mamy w tle kogo? Boga, który przygotował sobie Maryję od zawsze. To, o czym mówiłem przed chwilą, mówiąc o świętym Pawle czy o świętym Janie, tak, bowiem Bóg umiłował świat, jest zawarte właśnie w tym słowie. Kochani, Maryja przychodzi do nas jako cud działania Bożej łaski, to jest uśmiech Pana Boga, to jest ten prawdziwy Jitzhak spod dębów Mamre. To jest ten uśmiech Pana Boga do ludzkości. Jest napełniona łaską i później to się powtórzy, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Zobaczcie, nie bój się Maryjo, ciesz się, nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Jest to mocno podkreślone. I jest jedna bardzo ważna rzecz tutaj. Możecie przewertować całą Biblię, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę, wszystkie księgi, nigdy nie znajdziecie takiego sformułowania. To sformułowanie kecharitomene, napełniona łaską w języku greckim tutaj, Ewangelie są napisane w języku greckim, więc dzisiaj będzie więcej greki niż hebrajszczyzny. Napełniona łaską, to znaczy, to jest coś, co Bóg zrobił tylko i wyłącznie dla niej. Nikt w Biblii przez te wielkie postaci, wspaniałe postaci, świętych, których mówi nam Biblia Starego i Nowego Testamentu, nigdy nikt tak nie jest nazwany. I jeszcze jedna rzecz jest ważna tutaj. Popatrzcie, czy anioł wchodząc do Maryi używa jej imienia? Nie. Potem dopiero, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Czyli anioł wiedział, z kim rozmawia i wiedział, jak ma na imię. Natomiast tutaj mamy tylko to pozdrowiona pełna łaski. My tak z rozpędu mówimy, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Zobaczcie, że tutaj nie ma słowa Maryjo. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał przepiękną encyklikę Redemptoris Mater, poświęconą Matce Bożej. I tam w tej encyklice zawarł genialną myśl. Wiecie, co mówi? Cytując właśnie ten tekst, mówi, że to kecharitomene, to napełniona łaską, jest nowym imieniem Maryi.
nowym imieniem Maryi. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Jan Paweł II, który napisał szereg komentarzy tego tekstu, to jest papież, jak wiemy, bardzo maryjny i ta postać Matki Bożej była mu bardzo bliska i wiele o niej pisał, przede wszystkim wiele z nią rozmawiał. Ten rys maryjny, no też w herbie, prawda, to M pod krzyżem, pamiętamy, to był taki jego bardzo wyjątkowy rys, wynikający też no, z całej pobożności Polski, prawda, pobożność chociażby prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił o niewolnictwie Maryi, prawda, o wszystko postawiłem na Maryję, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. On ciągle to powtarzał. Z tej spuścizny wyrósł też Karol Wojtyła. I Karol Wojtyła mówi właśnie, Jan Paweł II jako papież, w Redemptoris Mater mówi, że anioł nie używa tutaj imienia Maryi, dlatego że imieniem staje się to wyrażenie. To wyrażenie jest naprawdę kluczowe. Jeśli jest coś, co pokazuje jej godność, jej wielkość, to jest właśnie to. To kecharitomene. Raduj się. Raduj się Ty, która jesteś napełniona łaską. Przez kogo? Przez Boga. I tutaj pojawia nam się, staje przed naszymi oczyma ten wielki plan zbawienia Pana Boga. I zobaczymy w kolejnych wersetach, jak to, o czym mówimy teraz, jest potwierdzone i bardzo konsekwentnie wzmocnione. I tutaj mamy w tym pierwszym pozdrowieniu niejako powtórkę w tych słowach. Nie bój się, Maryjo. Jeśli ktoś się raduje, to się nie boi wtedy, prawda? Znalazłeś bowiem łaskę u Boga. To jest podjęcie tego samego. I dalej. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Słowo Jezus w języku hebrajskim Jehoshua czy Jeszła, to są dwie możliwości, to jest, moi drodzy, słowo, które znaczy Bóg zbawia. To słowo też nie jest przypadkowe. W słowie Jezus, Jeszła, mamy zawarty termin, czasownik hebrajski Jasza, zbawiać, który jest też zawarty w słowie, które dobrze znamy, w słowie Hosanna. Słowo Hosanna dosłownie w języku aramejskim, to jest słowo aramejskie, mówi się Hashayani. I w tym Jashayani, słyszycie, wybrzmiewa to słowo Jasza. Jeżeli ktoś oglądał Pasję Mela Gibsona, to tamte dialogi są wszystkie w języku aramejskim. Tam jest taka piękna scena, jak Magdalena przychodzi do Matki Jezusa, do Maryi i mówi, że zabrali Joshua Mincaret. Joshua Mincaret. Zabrali Jezusa z Nazaretu. Prawda? To wszystko wybrzmiewa, to jest bardzo intensywny tekst. I anioł wyjaśnia Maryi, kim będzie ten, który się z niej narodzi. I zobaczcie tutaj jej reakcję. Reakcja zaskakująca. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Co to znaczy, skoro nie znam męża? W języku hebrajskim znać, to słowo znać, to jest o tutaj. W języku hebrajskim słowo znać mówi się yada. I ono ma znaczenie znajomości, ale bardziej jest to znaczenie po prostu kontaktu fizycznego, kontaktu też seksualnego. Na przykład jak czytamy w Księdze Rodzaju, że kiedy Kain zabija Abla, to się mówi, że Adam poznał Ewę i urodził się trzeci syn, którym był kto? Set. Prawda? Adam poznał Ewę. Skąd to wynika? Zobaczcie, hebrajski jest niezwykle ciekawym językiem. Posłuchajcie, to jest tak. Yada, to znaczy znać, a yad to jest ręka. Czyli znać w sensie dotyku, w sensie kontaktu. Dla nas słowo znajomość, znać, to się kojarzy z czym? Z jakąś operacją intelektualną, prawda? To jest takie bardziej wymuszczanie się nad czymś, poznawanie intelektualne. W języku Biblii znać kogoś to jest kontakt fizyczny. Yada, yad. Yad to jest ręka, a yada to jest znać. Czyli Maryja mówi, ja jeszcze nie mieszkam razem z moim mężem, nie mamy
normalnych relacji małżeńskich jeszcze, więc jak to się stanie? No jak to się stanie? Duch Święty stąpi na ciebie. Wiecie, to nie jest łatwe do zrozumienia. Kiedyś pamiętam, prowadziłem, miałem rekolekcję w jednej z parafii, rekolekcje adwentowe, tu w naszej diecezji łomżyńskiej i akurat był ten tekst. Msza Święta z dziećmi. No i ja próbuję to jakoś tłumaczyć tym dzieciom. I się rzeczywiście wymóżdżam wtedy, nie? Przygotowałem się, jak miałem tam takie, znalazłem pewne rzeczy. I tak tłumaczę, jeden chłopczyk podnosi rękę. Proszę księdza, mogę coś powiedzieć? No proszę, powiedz. Proszę księdza, ksiądz się nie przejmuje, że nie potrafi nam tego wytłumaczyć. Oj tam, było jak było, tak jak wszędzie. Dzieciak po prostu mnie wyzwolił ze wszystkich lęków. Mówi, co tutaj ksiądz się próbuje nam tu wyjaśniać? Było jak było, tak jak wszędzie. Ja już go nie pytałem, jak jest wszędzie, bo byśmy za daleko poszli w tych rozumowaniach. Ale zobaczcie, intuicja tego chłopczyka, który w taki sposób zareagował, prawda? Bardzo prosto. To było takie bardzo szczere, bardzo spontaniczne. Oj tam, mówi. Było jak było. A rzeczywiście tak nie było. Na czym to polega? Ja mówiłem to, jeśli ktoś był na rekolekcjach poświęconych świętemu Józefowi, to mówiliśmy o tym. Króciutko to chcę wyjaśnić. Moi drodzy, w Izraelu małżeństwo wyglądało w ten sposób, że nie tak jak u nas dzisiaj. Tam były dwa etapy. Pierwszy etap nazywał się Erusin albo Kidusin, to tak też się nazywało. Polegało to na tym, że chłopak brał sobie dziewczynę z domu jej ojca, zawierali formalny ślub, ale oni nie mieszkali razem. I tak było zawsze. Małżeństwo w Izraelu miało dwa etapy. Czyli pierwszy etap to było coś takiego, że oni już do siebie formalnie należeli. To nie było narzeczeństwo. I tu jest problem też w tłumaczeniach. Ja w niektórych Bibliach widziałem tłumaczenie, że byli narzeczonymi. Tak nie wolno jest tego przetłumaczyć. To był mąż i żona. Formalnie należeli do siebie. W tym czasie ten mąż musiał zebrać odpowiedni mohar, czy zapłata, tak to się nazywało po hebrajsku, mohar, który miał dać teściowi, ile ten mohar, na ile on musiał opiewać. Wiecie, jak teściowie mówili do tych swoich przyszłych zięciów? Jak on się pytał, no to ile? Proporcjonalnie do urody mojej córki, kochany. Jak facet miał, że tak powiem, w głowie poukładane dobrze, no to przecież nie żałował, prawda? No, było wszystko bardzo ciekawe. W synagodze w Tykucinie jest to miejsce, gdzie te śluby były zawierane. Po dziś dzień to ocalało, tam jest taka bema, to się wchodzi tak po schodkach i tak jest. Jak będziecie kiedyś, to zobaczcie, na środku synagogi jest to miejsce. Tam były zawierane właśnie te, my mamy to szczęście. Synagoga w Tykucinie jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce. Jest bezcennym zabytkiem, bardzo ważnym. Po krakowskiej synagodze jest największa i najlepiej zachowana. U nas w Tykucinie na terenie naszej diecezji. Więc następował ten pierwszy etap. Oni byli już mężem i żoną, ale nie mieszkali razem. W tym czasie kobieta też zbierała swój posag. I ten posag, kochani, to było zabezpieczenie. Nawet mąż nie miał do niego prawa. W razie rozwodu, w razie jakiejś sytuacji nieprzewidzianej, to było jakieś zabezpieczenie, które mogła mieć. Wiecie, to była mądrość tych ludzi też. I potem mniej więcej po roku następował drugi etap, nazywany Nisuin, w języku hebrajskim nasa, to znaczy podnieść, dlatego że młody brał swoją żonę na ręce i ją wnosił do domu. Skąd my to znamy? Przejście przez próg, prawda? Przenosił kobietę i od tego momentu oni już byli formalnie mężem i żoną, ze wszystkim, mieszkali już razem, no i wtedy mogło zrodzić się potomstwo. Maryja i Józef są po tym pierwszym etapie. Otóż ona już jest mężatką, to nie jest narzeczona Józefa, ale jeszcze razem nie mieszkają, więc ona mówi, no jak to jest możliwe? Tej znajomości, o której mówiliśmy, prawda, kontaktu fizycznego jeszcze nie ma. I wtedy właśnie jest to ta odpowiedź,
Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego Ciebie osłoni. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Twoja kuzynka Elżbieta poczęła swojej starości, to wszystko znamy. I skupiamy się na tej odpowiedzi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Moi drodzy, tutaj mamy centrum naszej refleksji, tej refleksji porannej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. W tekście greckim czytamy Eipen de Miriam, czy Mariam, idu hedule kiriu, genoi to moi katatorema sy, kaj apelten apautes ho angelos. Idu hedule kiriu. Tutaj mamy w tłumaczeniu oto ja, służebnica Pańska. W tekście oryginalnym mamy idu he dule. I tutaj jest rzecz ogromnie ważna. To słowo dule, dulos, to nie jest służebnica. To jest co? Niewolnica. Oto ja, niewolnica Pańska. Tłumacze bali się tego tak przetłumaczyć. Ja mam nadzieję, że w szóstym wydaniu Biblii Tysiąclecia, które się ukaże, będzie to skorygowane. Dlatego, że my tracimy przy takim tłumaczeniu, tracimy to ostrze radykalizmu decyzji Maryi. Moi drodzy, w tekstach greckich są różne sformułowania na różne terminy, na wyrażenie idei służby. Jest takie słowo hyperetes, sługa. To jest ktoś, kto na przykład podawał w synagodze książki, zwoje, prawda? Jest słowo diakonos, stąd mamy naszych diakonów, prawda? Kto to jest diakonos? Diakonos to jest sługa, byśmy dzisiaj tak nowocześnie mogli przetłumaczyć jako kelner, jako podający jedzenie. To słowo diakonos to przede wszystkim słowo, które używane jest w kontekście stołu. Jeżeli ja idę do restauracji, prawda, zamawiam obiad, no ktoś mi to przynosi, no ale ten człowiek, który mi przynosi, kelner czy kelnerka, to jest jej praca, za którą ona otrzymuje wynagrodzenie. Ja nie mam prawa jego czy jej poniżać w żaden sposób. Ja nie mogę sobie... Różnie się czasami odbywa, ale to nie jest... To jest sługa, posługa, tak? Ale to nie jest coś, co upokarza. To nie jest coś, co upokarza. Siostra Elżbieta, jest zgromadzenie, nazywa się siostry służki, prawda? I tutaj siostra wybaczy, powiem to tak wprost, służki nie znaczy posługaczki. Prawda? To nie jest poniżenie, to jest podkreślenie faktu służby. Służby. Tymczasem tutaj nie ma tego słowa sługa. Tu jest dulos, dule, to znaczy niewolnica. Dlaczego tak się upieram przy tym terminie? Dlatego, że to pokazuje, że Maryja całkowicie z siebie rezygnuje. To tak, jakby ktoś powiedział, zrzekam się wszystkich praw, róbcie ze mną, co chcecie. Kochani, to jest coś tak radykalnego, że nawet trudno to wyrazić. I po tej linii poszedł prymas Wyszyński, kiedy ogłosił niewolnictwo Maryjne. Pamiętacie? Sam się ogłosił niewolnikiem Maryi i mówi, że oddaje Polskę w niewolę Matki Bożej. Ja pamiętam, bo czytałem to z literatury, no ja wtedy jeszcze byłem, nie było mnie na świecie w ogóle, ale pamiętam, jak czytałem, jaki był jazgot w mediach komunistycznych w Polsce, co ten prymas wyrabia, jaki to język w ogóle jest. A to jest niewolnictwo. Słowo dulo zresztą, ono ma pewien ślad w języku polskim. Pamiętacie, jak się nazywają te otwory, czy te umocowania, przez które wypuszcza się wiosła? Dulki. Oczywiście, to są dulki. I to pochodzi z tradycji statków rzymskich, które były poruszane mięśniami ludzkimi, byli niewolnicy pod pokładem, oni byli przykuci łańcuchami i to były maszyny do poruszania statku. I często jak dochodziło do wojen na przykład, te statki tonęły, ci ludzie dziesiątkami ginęli, tonęli, bo oni byli powiązani, oni nie mogli się ruszać. To była tragedia straszna tych ludzi.
Więc Maryja używa tutaj sformułowania, które przyprawia o ciary. To jest absolutne, całkowite tak. Tutaj nie ma żadnej rezerwy. To nie jest tak łatwo zrozumieć, wiecie? Ja już to kiedyś opowiadałem chyba. Byłem w Pące Kościelnej, to już mówię tutaj imię i nazwisko parafii. Były rekolekcje adwentowe, tam jest sanktuarium Matki Bożej Polkowskiej, która została ukoronowana koronami papieskimi w 1985 roku. No i adwent był, akurat była ta Ewangelia czytana i ja w kazaniu rekolekcyjnym, trochę, no nie tak szeroko jak tutaj, ale powiedziałem właśnie o tej niewolnicy. I wiedziałem, że tak pod ołtarzem to takie pobożne panie były, tak się na mnie patrzyły takim wzrokiem, krewkim. Trochę mi się zrobiło nieswojo, ale mówię, może się nic nie stało. I słuchajcie, to nie jest dowcip. Przychodzę do zakrystii po mszy świętej, przychodzą takie dwie panie, ale takie, wiecie, energiczne. I jedna mówi tak, proszę księdza, my tutaj się na to nie zgadzamy. Mówi, czy ksiądz widział obraz naszej Matki Boskiej Płonkowskiej? To jest szlachcianka, ona ma rękawiczki na rękach. A ksiądz tu o jakiejś niewolnicy nam tłumaczy? O nie, proszę księdza. To jest nasza królowa, my jej korony na głowy założyli i my sobie nie życzymy takiego traktowania. Ja mówię, ale żadne ale. Ksiądz tamte mądrości to może tam, w tamtym klerykom tak tłumaczyć. Tutaj nam to nie. Proboszcz stał z boku, się uśmiechał, stanął. Myślałem, że mnie obroni trochę. Gdzie tam? On pierwszy wyszedł z zakrystii. No i na kolejnej mszy... No, co ja powiem? Mam tekst ewangeliczny, no i mam Zicim Leiblim, środowisko, w którym żyję. I co mam zrobić? No, Matka Boża była, no niewolnicą była. Ale już to ostrożnie mówiłem trochę. Nie, oczywiście powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, ale reakcja była właśnie taka. I jest jakiś lęk przed tym słowem. Nie wiem, czy znacie tę pieśń przepiękną, którą też śpiewamy w kościołach. To jest Didache. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, żeś święty, winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Wiecie, co tam jest w oryginale? Bo to jest też po grecku napisane. Dulos. Tam nasz dał przetłumaczyć przez Jezusa, niewolnika Twego. Przetłumaczyli Syna Twego. Tak samo w tym tekście z listu do Filipian, który mamy w brewiarzu, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, lecz ogołocił samego siebie, stawszy się sługą. Tam jest też dulos. Jest jakiś lęk przed tym słowem. Tymczasem ono jest bardzo ważne. Bo jeśli mówimy o tak Maryi, jeśli mówimy, czym jest wiara, moi drodzy, to jest właśnie to. To jest naprawdę postawienie wszystkiego na jedną kartę. To jest postawienie wszystkiego na jedną kartę. Tak jak szmer łagodnej ciszy nie przeciwstawia się trzęsieniu ziemi, tylko to jest coś zupełnie radykalnie innego. To jest wręcz niemożność wyrażenia się o Bogu. Tak tutaj Maryja w momencie, w którym wyraża swoją wątpliwość, zachowuje się bardzo uczciwie wobec anioła. Mówi, nie rozumiem, jak to? Nie mam męża. Nie żyjemy jak mąż i żona, prawda? Więc jak to się dostanie? Duch Święty Cię osłoni. I w tym momencie ono mówi, w porządku. Jeśli tak, to jestem gotowa. Jestem gotowa całkowicie, bez reszty, bez żadnych ale, bez żadnych marginesów dla siebie, prawda? Wtedy odszedł od niej anioł. Niech mi się stanie, niech mi się stanie. Co tam wtedy zostało powiedziane? Jakie tam słowo padło? Otóż, to niech mi się stanie to słowo, które już znamy, moi drodzy. To jest słowo Amen. Maryja nie mówiła Fiat, bo Maryja po łacinie nie rozmawiała z aniołem. Nie rozmawiała też po grecku. Rozmawiała po aramejsku. A w języku aramejskim tam mogło być tylko jedno, jedyne słowo. Czyli jakie? Amen. Amen. I jak pamiętamy to słowo Amen, czyli to słowo wiary Maryi, to słowo pochodzi od słowa Aman,
Już widzieliście ten slajd, pokazywałem go przy Abrahamie. Aman, zapuszczać korzeń, emuna, wiara, amen, niech mi się stanie. Jest też możliwość mamony, pamiętamy o tym, prawda? Od tego samego rdzenia czasownikowego pochodzi słowo maman, amona, mamona, czyli coś, co jest tym fałszywym pewnikiem, tą fałszywą wiarą. Kochani, w Nazarecie dokonała się rzecz epokowa. Maryja, która została napełniona łaską przez Boga, jak nikt inny w historii zbawienia, bo jak powiedziałem, to kecharitomene, nie znajdziecie go w odniesieniu do żadnej osoby w Piśmie Świętym. Nigdy czegoś takiego nie ma, nigdy. To jest jedyny przypadek. Maryja, która mówi najpierw, nie wiem, jak to się stanie, rozważa to wszystko. Kiedy już dociera do niej to słowo, mówi tak. I to tak jest absolutnie radykalne. I to jest wiara, to jest postawienie wszystkiego na jedną kartę. Moi drodzy, dzisiaj żyjemy w takim świecie, i nie trzeba tego nikomu udowadniać, w którym ludziom trudno jest podjąć decyzję na całe życie. Często jest lęk. I to jest kryzys, który dotyka małżeństw. To jest kryzys, który dotyka kapłaństwa. Podjąć decyzję, która będzie decyzją na całe życie. Kiedy ja błogosławię związki małżeńskie, kiedy błogosławię młodych i słucham tej przysięgi, którą sobie wypowiadają, to zawsze mi wraca ta myśl. Już mówiłem o tym, tak patrząc na tych młodych ludzi, pięknych, zawsze pięknych, tak sobie myślę, czy ty wiesz, co mówisz? Czy ty sobie zdajesz sprawę, jakie ty podejmujesz zobowiązanie w tym momencie? W dobrej i złej godzinie, na dobre i na złe, kiedy słońce wie, słońce świeci i wieje wiatr. Wy najlepiej to wiecie tutaj. Nie chcę tutaj nikogo pouczać, broń Boże. Ale tak samo jest w życiu kapłańskim, moi drodzy. Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. I kiedy patrzę na was, kiedy patrzę na ludzi, których znam, którzy żyją właśnie tak, to jest ogromny dar, wiecie? Ogromny dar. Bo to jest świadectwo, że tak można. Byłem księdzem może z miesiąc. Mieliśmy taki dzień skupienia w górach, byłem we Włoszech. Taki dzień skupienia mieliśmy, na który zaproszony został taki prelegent, jakiś młody ksiądz z Rzymu, świeżo po doktoracie. Widać było, że bardzo chciał pokazać, że dużo wie. I my byliśmy księża z trzech ostatnich roczników święceń, wszystko młodzi księża. Tak dzielę się z wami tym bardzo szczerze. No i on coś tam nam opowiadał, już nie pamiętam, jaki to temat był, o tej jego refleksji. Ale na końcu mówił tak też o życiu kapłańskim, mówi tak, tak patrzył na nas, na mnie, na moich kolegów z tych ostatnich lat święceń. I mówi, tutaj widzę, że są młodzi, widzę, że tacy są rozanieleni. Mówi, jestem facie angelike, tacy rozanieleni. Mówię, przejdzie wam to, przyjdzie życie trudne, przyjdą trudne dni, przyjdą kryzysy. Ja tak słucham tego, Boże, co to ma nie przyjść. Mówię, Matko Boska, co to będzie teraz z nami? Wiecie, taki pesymizm zawiał z tego. I we mnie zrodził się taki bunt. Mówię, no dlaczego ja dzisiaj mam entuzjazm i ja mam uznać, że ten entuzjazm jest fałszywy? No dlaczego? No a może się uratuje ten entuzjazm jakoś, no? A już ten siódmy rok, to już miał być, katastrofa straszna. Ten siódmy rok kryzysu. Nie masz kryzysu na siódmy rok? O, to źle, bo musisz mieć kryzys. I mnie to, wiecie, tak poirytowało, tak mnie to, przyznaję się tego, takie mnie nerwy wzięły, ja już nie byłem w stanie tego słuchać. Mówię, dlaczego ja muszę stracić entuzjazm? Dlaczego? Ani ja go sobie sam dałem, więc dlaczego ja mam go stracić? I wiecie, jak on skończył te swoje święte wywody, i żeśmy już szli na obiad,
obejrzałem się, a z tyłu w kącie siedział taki stary ksiądz, Don Fulvio. Wiecie, taki zgarbiony, laseczka w ręku, taki pokrzywiony cały. I tak do mnie mówi, wieni. Giovane, wieni, mówi, chodź tutaj, młodzieniaszku, chodź. I mówi tak, wiesz co, coś ci powiem. Mówi, ja jestem księdzem 63 lata, ale wiesz co, jeszcze mi nie przeszło radość. Słuchajcie, ja się tak ucieszyłem wtedy tym, to było tak piękne, Don Fulvio się nazywał. Fulvus to z języka łacińskiego, ten, który ma jasne włosy. No miał siwe włosy, jasne nie były, były siwe. Na pewno niefarbowane. Więc ten człowiek, ten stary ksiądz, ten młody inaczej człowiek, po 63 latach kapłaństwa, on mówi do mnie, ja mam 63 lata i jeszcze nie przeszło. Wiecie, ja mam przed sobą postać tego księdza. Zmarł rok później. Nawet udało mi się być dwa razy u niego w spowiedzi. Wspaniały człowiek. Kiedy ja myślę o kapłaństwie, kiedy myślę o tym tak, Maryi, ja mam przed sobą tego księdza. Mam przed sobą ludzi, którzy żyją długie lata i potrafią żyć ze sobą w małżeństwie. Ludzi, którzy przeżyli swoje życie w samotności, ale pięknie to życie przeżyli. Naprawdę. Wspominałem wam moją znajomą Lucię, która zrobiła tyle w życiu dobra. Więc może być tak definitywne, może być amen, może być. Ale potrzebne są dwie rzeczy. I chciałem to pokazać. Moi drodzy, w tym tekście, zwiastowania jest ten werset. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Zobaczcie. Hede epitologo di ete arachce. Dite arachce to jest czasownik, który oznacza rozważać, to znaczy tak jakby rozkładać na czynniki pierwsze. To słowo di, te arachce, to właśnie to rozważać. Ono zawiera tutaj przedrostek dia, który oznacza w poprzek coś, prawda? Czyli przy scenie zwiastowania Maryja ukazuje nam się jako kto? Jako dziewica mocno skupiona. Ona rozważa to, co jej anioł powiedział. I co ciekawe, identyczne albo prawie identyczne sformułowanie pojawia się jeszcze dwa razy w dwóch innych bardzo ważnych momentach życia Maryi. Popatrzcie. Przy narodzeniu, Łukasz 2, 16, 19. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co zostało im objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja, uwaga, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Synterei tarema ta tauta, symbalusa entekardia autes. Synterei, tereń to znaczy trzymać. Czy jest tu jakaś Teresa? Nie ma. Imię żeńskie Teresa pochodzi od czasownika terein, który oznacza trzymać coś przy sobie. I tutaj mamy symbalusa, to nie jest rozdzielać, tylko łączyć wszystko. Przy narodzeniu, kiedy pasterze przychodzą i mówią, co słyszeli od anioła i tak dalej, pamiętacie, prawda? Pasterze, którzy słyszeli od aniołów, a na wysokości Bogu, etc., przychodzą do Maryi i mówią jej. Maryja mówi, że rozważała wszystkie te słowa, gdzie? Ente cardia autes, w jej sercu. Moi drodzy, w języku Biblii serce to nie jest miejsce uczuć, tylko to jest miejsce czego? Myślenia, wiary. Wyborów. W sercu człowiek dokonuje wyboru. Święty Marek, w Ewangelii Świętego Marka, Pan Jezus powie w 7 rozdziale, że to z serca wychodzą dobre i złe myśli. My mamy
patrząc na serce, mamy taki dosyć banalny sposób myślenia, prawda? Czerwone serduszko, strzała, pamiętnik, wpisuję ci się w środku, bo cię kocham, kotku, o tego typu rzeczy. Ja mam też takie pamiętniki, wiecie, ze szkoły podstawowej jeszcze. I ta, która mi się wpisała, ja tym kotkiem byłem ja, wpisałem ci się w środku, bo cię kocham, kotku. No to ten kotek został księdzem, a ta, co mi się wpisała, ma 5 dzieci i rodzinę. Bogu dziękować. Więc tyle to wyszło z tego wpisania. Ale to nic. Więc serce to nie jest banalny sposób jakichś uczuć. To jest miejsce, gdzie człowiek dokonuje wyborów. Kardia to jest bardzo ważne miejsce. Tu mamy kardiologię, prawda? Od greckiego kardia, serce. Więc Maryja zachowała to wszystko w swoim sercu. I popatrzcie, identyczne sformułowanie wraca nam jeszcze raz na samym końcu Ewangelii Dzieciństwa, kiedy jest scena znalezienia Pana Jezusa w świątyni. Potem Jezus powrócił z nimi do Nazaretu, był im poddany, a matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Panta taremata ente cardia autes. Popatrzcie, identyczne sformułowanie. Ente cardia autes, ente cardia autes. Warunkiem decyzji wiary jest właśnie to. Jest zatrzymanie się, jest refleksja, jest modlitwa, jest kontemplacja, jest cisza. Kochani, to co robicie tutaj w tych dniach, to, co powiedziałem na początku, naprawdę szczerze to powiedziałem, nie po to, żeby wam się podlizywać. Patrzę z ogromnym szacunkiem, bo rozumiem, że dokonaliście pewnego wyboru i pewnie zostając z domu mieliście wiele rzeczy do zrobienia. Może po powrocie trzeba coś będzie nadrobić. Ale warto jest się zatrzymać. Jeżeli nie ma tego, nie ma wiary, nie ma wiary. Bez zatrzymania, bez refleksji, bez modlitwy, bez takiego trwania, nie ma wiary. Stajemy się bardzo, ale to bardzo powierzchowni. Ale jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze w tym tekście. Otóż Maryja, która powiedziała Bogu tak, to coś, co jest ważne nie tylko dla niej, ale dla całej historii. I moi drodzy, w historii zbawienia, tak jak macie tu napisane, są takie trzy wielkie tak. Pierwsze to jest historia, to jest stworzenie. Tutaj macie trzeci werset Księgi Rodzaju, moment stworzenia świata przez Boga. Przeczytam wam, tak jak to brzmi w języku hebrajskim. To jest początek całej Biblii. Będę pokazywał wam glosarem, gdzie czytam i później to skomentuję. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayta tohu vabohu. Ve choshek al pene techom. Ve ruach Elohim merechefet al pene hamayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayhi or. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była tohu wabohu, ciemnością i pustką. Veruach Elohim i Duch Boży, merechefet, unosił się, albo jeszcze bardziej, to słowo merechefet tutaj, to jest to słowo, można przetłumaczyć jako otulał. Wiecie, to jest gest kury, która trzyma kurczaki pod sobą. O, tak by to można było przetłumaczyć. To jest Duch Boży, który rozgrzewa ziemię, który otula ziemię. I jaka jest pierwsze działanie Boga? Vayomer Elohim, yehi or, vayhi or. I powiedział Bóg, niech się stanie światło i stała się światłość. Niech się stanie światłość i stała się światłość. Pierwsze niech się stanie dokonało się w stworzeniu. Drugie niech się stanie dokonało się gdzie? Właśnie w słowach Maryi. Niech mi się stanie. Trzecie niech się stanie dokonało się w Getsemani.
Marek 14, 35-36. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, niech się stanie. Kochani, w historii świata są trzy wielkie tak. Tak w stworzeniu, niech się stanie. Tak we wcieleniu, niech mi się stanie. Tak w odkupieniu, niech się stanie to, co chcesz, Ojcze. Tak Maryi wpisuje się w całą historię zbawienia. Zobaczcie, jak Bóg fantastycznie wymyślił ten plan dla świata. I teraz rozumiemy, dlaczego jest kecharitomene, dlaczego jest napełniona łaską. Nie byłoby stworzenia, nie byłoby pełni stworzenia, gdyby Maryja nie zgodziła się i nie powiedziała Bogu tak. I Jezus, niejako syn swojej matki, identycznie zachowuje się w Getsemani, gdzie drży. Jezus nie odgrywa Herosa. Nie odgrywa Herosa. Tutaj jeszcze może będziecie chcieli sobie... To jest to samo tutaj na dole, ja to później powiększyłem. Jezus nie odgrywa Herosa, tylko modli się drżąc i mówi Bogu tak. Mówiąc krótko, każde nasze tak Panu Bogu również wpisuje się w historię. Moglibyśmy powiedzieć, jest czwarte tak. To jest moje tak, Twoje tak, Twoje tak, Twoje tak, Twoje i tak dalej. Czasem od naszego tak bardzo wiele zależy. Ksiądz Jan Pałyga napisał przepiękny wiersz, który między innymi pisze: Bóg Ciebie potrzebuje, aby wciągnąć w Ciebie w jeszcze jedną beznadziejną sprawę. Potrzeba Twojej głupiej miłości, żeby zapłonął ogień. Naszego tak też jest potrzeba. Waszego tak jako rodziców, którzy przekazują wiarę dzieciom, mojego tak jako księdza, mojego tak jako zgody na życie, jako tak zgody na wartości. Bo może od tego mojego tak coś zależy. Może czyje życie zależy od tego. Nie bójmy się tego powiedzieć. Czyli, moi drodzy, wiara Maryi to jest coś ogromnego, to jest ogromny dar, który ona nam przekazuje, i ona wpisuje się w ten kontekst historii zbawienia. Kończymy tym obrazem, który chciałbym, żebyśmy sobie tak przez chwilkę zobaczyli. Maryja jako pneumatofora, jako ta, która niesie Ducha Świętego, która słuchała, zachowywała, rozważała i wypełniła Słowo. Te cztery czasowniki są również szkołą dla nas. Słuchała. Maryja słuchała anioła i w momencie, w którym miała wątpliwości, wprost mu to powiedziała. Wcale nie wstydziła się wyrazić swoich wątpliwości. Jak to się stanie? Przecież ja nie mam męża. To znaczy, nie żyjemy jeszcze tak, aby mogło się zrodzić potomstwo. Więc jak to jest możliwe? Zachowywała, widzieliśmy to przed chwilą, rozważała, no i wypełniła. Tak we stworzeniu, tak we wcieleniu, tak w odkupieniu, tak również w naszym życiu. Dziękuję. Zakończyliśmy. Więc wracamy do Maryi. Mówiliśmy o tym jej tak. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy w tej naszej medytacji o tak Maryi, o wierze Maryi, zwrócili uwagę właśnie na to, jak niezwykle ważne jest to jej tak. Żebyśmy tak nie spłaszczyli tej osoby tylko do niej. Kochani, tak Maryi, popatrzcie, to jest tak między tak Boga i Jezusa. Prawda?
Ona jest wpisana w ten wielki Boży plan zbawienia. Kiedyś Bóg powiedział tak. I to tak przy stworzeniu, to przecież tak, które dokonuje się ciągle w historii. To nie to, że my będziemy teraz się zastanawiać, kiedy. W momencie, w którym my przychodzimy na świat, stworzenie się dokonuje, prawda? W teologii jest, i to święty Tomasz z Akwinu to wymyślił, to jest genialna myśl. On to nazwał, w teologii nazwał to koncepcją creatio continua po łacinie. Łacina zawsze jest bardzo precyzyjna. Creatio continua, czyli ciągłe stwarzanie. Zobaczcie, godność rodziców. W momencie, w którym rodzi się nowe życie, prawda? To jest, rodzice, wy uczestniczycie w tym akcie stwórczym Pana Boga. To jest fantastyczne. Przepiękne. To jest godność. W dekalogu, jak popatrzycie na strukturę dekalogu, to pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, prawda? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, by dzień święty święcił. I czwarte, co jest? Czcij ojca i matkę. I potem są przykazania, które mówią: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga. Od piątego przykazania w górę dotyczą ludzi. Czwarte przykazanie to jest to przejście, ten moment, gdzie świat Boga i świat człowieka się łączy. I w języku hebrajskim, już nie chcę was męczyć tą hebrajszczyzną, ale tutaj muszę dopowiedzieć, w języku hebrajskim to słowo czci to jest kabot, kabat. Od słowa kabot, kabat, pochodzi słowo chwała, kaboda w języku hebrajskim, później przetłumaczone na język grecki jako doksa, stąd mamy doksologię, prawda? To jest chwała. Słowo chwała w sensie czcić, oddawać chwałę, czcić, odnosi się w Biblii do Boga i do rodziców. Tylko i wyłącznie. Nigdy nie ma czegoś takiego, że człowiek czci człowieka. Wiecie, kiedyś podczas jednych rekolekcji, tylko tego nie mówcie nikomu, dobrze? Podczas jednych rekolekcji taka jedna pani była, no dobrze, proszę księdza, jak ja księdza uwielbiam, wiecie, jak ja się wtedy zdenerwowałem. Ja mówię, proszę pani, nigdy nie mówić tego słowa do mnie. Uwielbiać można Pana Boga, ewentualnie rodziców. Według Biblii tak jest, ale na pewno nie człowieka. Bo to jest idolatria, nie wolno jest tego robić. Można kogoś szanować, można kogoś kochać, można kogoś cenić, ale nie uwielbiać. Biblia uznałaby to za herezję. I tak trochę pół żartem, pół serio to mówię, ale my musimy też dbać o język, żebyśmy też używali właściwych terminów, prawda? Więc to tak, które dokonuje się w stworzeniu, bo ja ciągle o tym mówię, ono się ciągle powtarza w momencie, w którym rodzi się życie, w momencie, w którym zmieniamy ten świat. To jest ciągle tak Pana Boga. Moi drodzy, ludzie wierzący zmienili ten świat. Mówiliśmy o Benedykcie. Benedykt to jest po prostu nieprawdopodobna instytucja. Człowiek, który dokonał tak niesamowitych rzeczy, jest nie do pomyślenia. Europa bez Benedykta i bez Benedyktynów. Jest nie do pomyślenia. Jak już mówiłem, Benedyktyni tłumaczyli księgi, karczowali lasy, hodowali pszczoły, uczyli czytania i pisania. Byli ludźmi ogromnej pracy, ogromnej kultury, ogromnej wiedzy i ogromnej, ogromnej modlitwy. Ogromnej, ogromnej modlitwy. I ten świat przetwarzali ludzie wiary przede wszystkim. Ludzie wiary. Pomyślcie, taka matka Teresa z Kalkuty na przykład. Niezwykle konkretna osoba. Jest taki epizod z jej życia bardzo ciekawy, jak jeden z rządów, ministrów w rządzie hinduskim obiecał jej, że udostępni takie pomieszczenie na umieralnię, bo jak wiecie, ona zbierała ludzi z ulic, gdzie już tam nie było nic do zrobienia, można było tylko tych ludzi zebrać, żeby godnie umarli, żeby nie umierali w rynsztoku. Ja w Kairze widziałem na własne oczy ludzi leżących w rynsztokach. To jest coś potwornego. Wierzcie mi, coś potwornego, naprawdę. Widziałem to w Kairze.
Ludzie leżący na ulicy, tam się nikt nie interesuje, chodzą po nich, depczą, muchy chodzą, leżący na ulicy. I Matka Teresa zbierała tych ludzi, bo niektórym już nic innego nie mogła dać. I kiedyś taki minister przyszedł, jak to wiecie, jak to czasami ci ludzie władzy dużo obiecują, a potem nic z tego nie wynika. Jak jeden mówił, nikt dla ciebie nie zrobi tyle, ile ja ci mogę obiecać. Prawda? Nikt dla tobie tyle nie da, ile ja mogę ci obiecać. No i ona zaczęła, on tam zaczął się wymądrzać, coś tam mówi, ona mu przerwała i mówi, mister, works, not words, gra słów, works, praca, konkrety, a nie words, słowa. Skulił uszy i po tygodniu wszystko pozałatwił, bo go wygwizdali. Więc moi drodzy, tak reakcja continua, to tak, ono ciągle trwa. I później mamy Maryja, która mówi, niech się, zauważcie, że tam było, niech mi się stanie, czyli w niej, w jej sercu, w jej życiu. To była radykalna zmiana. To, ja sobie czasami tak myślę, wiecie, o Józefie i Maryi, też dzieliłem się tym na rekolekcjach, które tutaj mieliśmy z wami, z waszym ruchem, może z naszym ruchem bardziej, gdzie chciałem sobie wyobrazić Józefa i Maryję i przecież oni wyobrażali sobie jakieś normalne życie, jakąś normalną przyszłość, prawda? I zobaczcie, Bóg to poprzewracał wszystko. I ona się na to wszystko zgodziła. To dulo, o którym dzisiaj mówiłem tak dużo rano, niewolnica, to jest bardzo ważny moment. To nie jest deklaracja, powiem tak wprost, takiej kapryśnej dziewczynki, która ma moment entuzjazmu, ale dojrzałej kobiety, mądrej, która wie, co robi. To jest decyzja na całe życie. To jest decyzja na całe życie. I tak w odkupieniu, czyli Jezus, który w Getsemanie mówi, ja się boję, ja nie chcę tego kielicha, ale jeśli Ty to chcesz, Panie, proszę bardzo, jestem gotów. Moi drodzy, nasze tak. Żyjemy w świecie, w którym łatwo zmienić jest opinię, w którym łatwo się jest wycofać z danego zdania, w którym łatwo jest powiedzieć, ja tego nie mówiłem. Polityk czy poseł, bez jakiegoś tutaj wytykania palcem nikogo, źle mnie nie zrozumcie, mówię bardzo poważnie teraz. Jeden czy drugi, który staje przed kamerami i mówi jedno zdanie rano, wieczorem mówi inne zdanie i potem rzecznik mówi, że on chciał powiedzieć nie to, co człowiek zrozumiał. No, jeśli ktoś ma zdrowy rozsądek i słyszy dobrze, no to słyszy, co ten człowiek powiedział. Nie trzeba teraz interpretować, bo on powiedział to, ale on nie powiedział tego, co powiedział, tylko on powiedział co innego, co nie chciał powiedzieć, co ja teraz mówię, że powiedział. Nie ma końca. My w takim świecie dzisiaj żyjemy. I w Ewangelii Pan Jezus powie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, reszta pochodzi od złego. Prawda? I my mamy tutaj to tak. Jezus, który mówi, Ojcze, jestem gotów. W filmie Gibsona, przepięknym, to jest bardzo piękny film. Jego wartość polega na tym, że konsultorem teologicznym tego filmu był profesor James Fulco, mój profesor z Instytutu Biblijnego w Rzymie. Już na emeryturze wtedy, największy chyba specjalista od języka aramejskiego i syryjskiego, żyjący wtedy, już nie żyje, Amerykanin, który znakomicie, tam widać jest jego rękę, widać jest rękę tego profesora. Kiedy Jezus w Ogrójcu mówi, Ojcze, moje serce jest gotowe, to jest cytat z psalmu. I sposób, w jaki on to mówi, no jest przejmujący. Jest przejmujący. Więc my stajemy, kiedy mówimy o wierze, my mówimy właśnie o takiej wierze, ale tak naprawdę to jest wiara Abrahama, wiara Eliasza, który przestraszony, który zalękniony, który zrezygnowany, jednak podejmuje tę 40-dniową pielgrzymkę aż do Bożej Góry Choreb, prawda? I tam jakby na nowo wszystko się rozpoczyna. I ma to doświadczenie Boga, którego nawet nie potrafi nazwać. Wiara nie jest zabawą w piaskownicy. Dzisiaj mi się podoba, jutro mi się nie podoba.
Dzisiaj się pobawię, jutro nie. Jak będę chciał, to do kościoła pójdę, jak nie będę chciał, to nie pójdę, bo mam coś innego do roboty. Wiara, kochani, jest pewnym wyborem. Jest tak. Jest tak. Wszyscy cenimy sobie przyjaciół, na których możemy polegać. Są tacy ludzie, my ich też znamy. Tutaj siedzą tacy ludzie. Kiedy się powie tak, to jest tak. Kiedy się powie nie, to jest nie. Ja na przykład nigdy nie znosiłem czegoś takiego, nie wiem, czy wam się takie rzeczy przydarzały, jak czasami się rozmawiało. Ty przysięgnij, że tak jest. Jeżeli ty mi nie wierzysz na słowo, to co tobie po mojej przysiędze? To co tobie po mojej przysiędze? Ja ci mówię, że jest tak. To co jesteśmy dogadani, tak, tak. To co, nie zgadzasz się, nie, nie. No ale przysięgnij mi, że... To co tobie po mojej przysiędze? Dałem ci słowo, człowieku. I Maryja uczy nas właśnie czegoś takiego. Bo to jej tak, moi drodzy, ono zostanie bardzo szybko zweryfikowane. Zostanie szybko zweryfikowane, bo kiedy pójdzie do świątyni z Jezusem, pamiętacie, co jej powie Symeon? Twoją duszę przeniknie miecz. Wspomniany przeze mnie Jan Paweł II w tej encyklice Redemptoris Mater, o której wspominałem dzisiaj rano, mówi, że to jest drugie zwiastowanie Maryi. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Że Symeon w świątyni w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy mówi, że twoją duszę miecz przeniknie, to jest niejako drugie zwiastowanie. Tak samo jak Piotr, który jest powołany przez Jezusa, pod Cezareą Filipową usłyszy od Jezusa: pójdź za mną, ale to jest Mesjasz, który będzie cierpiał. I potem przyjdzie ten moment, kiedy Jezus odejdzie z domu, Maria zostaje sama, kobieta, która nie ma męża. Józef jakoś bardzo szybko znika ze sceny życia Maryi. Pamiętacie wesele w Kanie Galilejskiej? I tam się mówi, że zaproszono na to wesele również Jezusa z kim? Z Jego matką. Łatwo wywnioskować. Ojca już nie było. Bo gdyby był ojciec, no to by ojca też zaprosili. Jak się na wesele zaprasza i jest małżeństwo, to się nie zaprasza samej żony czy samego męża, tylko się oboje zaprasza, prawda? Tam zapraszają tylko Jezusa i matkę, czyli Józefa już nie ma. Kiedy Jezus około roku 30 swojego życia odchodzi z domu, ona zostaje sama. Dla kobiety, która zostaje sama, życie było bardzo trudne w Palestynie. Pewnie miała rodzinę, jakieś kuzynki, jakieś ciotki, jakieś tam, wiadomo, prawda? Ale to nie było łatwe życie. To tak trwało. I później chyba najbardziej wstrząsająca scena, kiedy dają jej to skrwawione ciało z krzyża. To nie jest figura literacka, to nie jest porównanie. To naprawdę się dokonało. Jezus został naprawdę ukrzyżowany. Został skatowany. Ja całą Turyński widziałem raz w życiu, że tak powiem, na żywo. Wierzcie mi, robi ogromne wrażenie. Mówiłem tutaj, rozmawialiśmy wczoraj z kimś przy stole o tym. To jest coś wstrząsającego. W roku 2000 było w Turynie, była możliwość, oni to nazywają ostensione Włosi, czyli tego ukazania publicznego. Ja się zawsze bardzo interesowałem całunem i jeździłem na różne takie sympozja. Dwa razy byłem w Turynie, tam było takie sympozjum naukowe na Politechnice Turyńskiej. Zawsze jakoś tak szukałem tych rzeczy, które mnie interesowały. Jak mogłem, to spróbowałem korzystać, na ile się dało. I wydawało mi się, że sporo wiem, że coś tam przeczytałem, ale jak tak stanąłem oko w oko, wierzcie mi, ogromne wrażenie robi. Włosi też bardzo dobrze przygotowali to przejście, bo tam takie korytarze porobili, takie półzaciemnione. Kiedy się przychodziło, to nie tak, że tak wpadał i patrzył, tylko już był taki przygotowany. No i wierzcie mi, robiło to ogromne wrażenie, naprawdę. I ja patrząc na ten całun, myślałem o Maryi. Przecież to był jej syn. To był jej syn. Więc to tak
To nie było tak, że to się zdarzyło raz. To trwało ciągle i wierzę, tak jest, moi drodzy. Kiedy decydujesz się na drogę z Jezusem, kiedy decydujesz się na to, żeby On był Twoim Panem, to już i na dobre, i na złe, i na łatwe, i na trudne, i na uśmiech, i na łzę, i na to, co jest jasne, i na to, co jest ciemne, i na Boga, który przychodzi w ukojeniu, i na Boga, który jest koldem emadaka, jest niepojęty, jest nie do wyrażenia. To jest tak Maryi. To jest tak Maryi. I ta jej wiara jest jej błogosławieństwem. Popatrzcie, tutaj przychodzimy do Ein Karem, kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety. Łukasz 1:41-45. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka Pana mego przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane Ci od Pana. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Kochani, to jest błogosławieństwo wiary. I tutaj mamy ten grecki termin makarios, w rodzaju żeńskim makaria. To jest na język łaciński, byłoby to beata. Beata. Beata, która uwierzyła, prawda? Błogosławiona, która uwierzyła. To jest to szczęście wiary. I teraz pamiętamy, czym jest błogosławieństwo biblijne. Mówiliśmy o tym przedwczoraj. Ma te dwa aspekty, pamiętacie? To jest to byraka, czyli to jest to oparcie się. I to jest to ashre, czyli to jest ten kierunek. Ten właściwy kierunek. Co to znaczy, że Maryja jest błogosławiona? To znaczy, że ona od tego momentu może liczyć na Pana Boga. Ale też jest błogosławiona, bo jej życie ma sens. Ma sens. Kochani, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, myślę, że zgodzimy się, że kiedy człowiek wierzy w coś, co robi, kiedy widzi sens tego, co robi, to nie ma rzeczy, której by nie zrobił. Prawda? I jeśli w coś wierzysz, to nie ma rzeczy, która cię nie zatrzyma. Ale jeżeli w coś nie wierzysz i nie widzisz sensu, to nawet zrobienie jednego kroku kosztuje i człowiekowi się nie chce. Kilka lat temu bazylika w Myszyńcu została ogłoszona bazyliką. Pamiętacie, to było kilka lat temu. Procedura ogłoszenia jakiegoś kościoła bazyliką jest taka specjalna, muszą być spełnione specjalne kryteria i to już było, tu ja już byłem w Łomży i cała ta dokumentacja, którą trzeba było przygotować, trzeba było później przetłumaczyć na język włoski, no ja się tym zajmowałem, to zajmowało mi kilka tygodni pracy, to później poszło do Watykanu i przyszła odpowiedź pozytywna. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Ja ze łzami w oczach tłumaczyłem teksty wyciągnięte z kronik z historii Myszyńca, które opowiadały o tym, jak była budowana ta bazylika. Czy wiecie, że ludzie, którzy, Myszyniec, Kurpie, prawda, to bez obrazy dla nikogo, to laski i piaski, no jakie tam te ziemie są. Słuchajcie, ludzie, były rodziny, które sprzedawały, na przykład miały jedną krowę, sprzedawali tę jedną krowę i połowa szła na kościół, połowa szła dla rodziny. Wyobrażacie sobie? Ludzie, którzy szli 10 kilometrów do kościoła na bosaka, bo oczywiście buty trzeba było oszczędzać, nieśli jakąś żerć, jakąś deskę, jakieś cegły, jakieś kamienie,
zanim przyszedł do kościoła, zrzucali to i tam cała ogromna, tam było opisane, ile tam tych kamieni było nadzłożonych. To były kamienie, które ludzie znieśli. Kochani, wierzcie mi, ja płakałem, jak to tłumaczyłem. Dziękowałem Bogu, że mogłem do tych tekstów dojść. Gdyby mi biskup tej pracy nie zlecił, to bym oczywiście nie, do tych tekstów nie dotarł, bo to, jak powiedziałem, taka specjalna procedura, trzeba to było przetłumaczyć, więc na początku tak trochę, no bo wiadomo, to była duża praca, więc tak trochę opornie myślałem, jeszcze mi tego brakowało do wszystkiego. Ale potem, jak zacząłem to tłumaczyć, to nie mogłem się od tego oderwać, szybko to zrobiłem. To było tak zajmujące świadectwo tych ludzi, którzy z takim przekonaniem budowali ten Kościół. I słowo myszyniec, wiecie, od czego pochodzi? Od misji. Ja myślałem, że od mysz. Nie. Myszyniec pochodzi od... tam jest cała transformacja tego słowa. Pochodzi od misji jezuitów, która tam była. Od misji, od miejsca. Nie od mysz. Ja byłem przekonany, że od mysz. Nie. Nie, nie, nie. Musiałem całkowicie zmienić myślenie. Więc jak człowiek wierzy w coś, jak wie, że to ma sens, że to jest potrzebne, to jest gotów podjąć wielki wysiłek. Jeżeli wy wierzycie, że to, co robicie, kochani, jest sensowne, jest ważne, ja wam życzę takiego świętego oporu, żebyście nie zatrzymali się w drodze. Bo jesteście wspaniałymi osobami, wspaniałymi ludźmi jesteście. Naprawdę. I ta wasza wiara może zrobić cuda w waszych środowiskach. Ale nie możecie się oglądać, ile, czy już się udało, czy już jeszcze się nie udało. Robić swoje do przodu, bez zatrzymania się. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane ci od Pana. A które to są słowa? No właśnie te, że poczniesz, oto ja, służebnica Pańska. Czyli jeżeli miałaś odwagę postawić wszystko na jednej szali, miałaś odwagę dać z siebie wszystko to, co masz, to jest twoje błogosławieństwo. To przyniesie owoc. I ten owoc my mamy dzisiaj. Bo Jezus Chrystus jest owocem tego błogosławieństwa Maryi. I to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że jest Kościół, że możemy się dzielić, że możemy stać i to słowo medytować, tak jak to robimy w tym momencie, to jest to błogosławieństwo. Jest taka piękna, jest taki piękny kościół we Włoszech na wzgórzu La Verna. Tłumaczą to na polski Alvernia. Nie wiem dlaczego tak, no, ale tak się tłumaczy. Oryginał to jest La Verna. To jest miejsce, gdzie święty Franciszek otrzymał stygmaty. I tam są, wiecie, dwie takie majoliki. Są tacy dwaj bracia, Andrea i Martino, myślę, wydaje mi się, della Robbia, którzy robili takie piękne dzieła, to jest średniowiecze, w takiej majolice, w takiej glinie, która później była wypalana. Przepiękne są te dzieła. I tam przy ołtarzu jest scena zwiastowania, jest scena narodzenia Pana Jezusa. I wiecie, co ciekawe? Przy scenie zwiastowania Duch Święty, kiedy Maria rozmawia z aniołem, to ten Duch Święty tak nad Maryją stoi, taki zawieszony, trochę taki helikopter, i te skrzydła ma takie, jakby stał w miejscu, tak? Zgodzi się, czy się nie zgodzi? W ten sposób. No fantastycznie to przedstawił ten autor. To jest to oczekiwanie na decyzję. Bóg, który oczekuje na decyzję człowieka. To jest ciekawe też, prawda? Bóg, który nie zmusza, oczekuje na decyzję. I ten Duch Święty stoi taki zawieszony i tak w ten sposób. Potem jak się przechodzi, bo to, patrząc na ołtarz, to jest po lewej stronie to zwiastowanie, a po prawej stronie, teraz jak to mówię, to widzę to przed sobą, jest scena narodzenia. I wiecie, co jest ciekawe? Tam jest też ten Duch Święty, ale tak swobodnie sobie lata. Prawda? Powiedziała, zgodziła się, wszystko jest ok. Ta decyzja, od której zależały losy świata. I kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, wypowiada ten przepiękny, wspaniały śpiew, Magnificat, który
ma swoją, że tak powiem, matkę. Magnifikat to śpiew Maryi, ale w rzeczywistości on już wybrzmiał, gdzie? W Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela, oj, tutaj brakuje jedynki, 1-2, tutaj dostawcie jedynkę, dobrze? Pierwsza Samuela, 1-2, dwa rozdziały są, 1-2. Moi drodzy, Anna z pierwszej księgi Samuela, wspominałem już o niej, to kobieta, która jest bezpłodna, która nie ma dzieci, bardzo chce mieć dziecko. Jej mąż ma drugą żonę. Ta żona ją wyśmiewa, nazywa się Peninna. I prosi Boga o dar syna. I Bóg jej wysłuchuje. Dlatego też to jest ogromnie ważne, co tutaj jest napisane. Postać Anny, jej postawa całkowitego zaufania Bogu według pierwszej księgi Samuela 1-2 jest typem Maryi z Ewangelii według świętego Łukasza. Modlitwa Anny w pierwszej Samuela 2-1-10 jest pierwowzorem modlitwy Maryi w Magnifikat według Łukasza 1-46-55. I modlitwa Anny, czyli tej kobiety, która modli się o potomstwo, która błaga Boga o potomstwo, i modlitwa Maryi mają bardzo wiele wspólnych elementów. Widać wyraźnie, że jest to pieśń, która została skompilowana, została napisana na podstawie właśnie pieśni Maryi. Co jest wspólne dla tych dwóch pieśni? Popatrzcie na to. Anna i jej żarliwa modlitwa i Maryja i jej magnifikat to jest wyraz modlitwy tak zwanych ubogich Pana, ubogich Jahwe, tak zwanych Anawim. Może wam się to gdzieś już obiło o uszy, czasami to się pojawia w opracowaniach teologicznych. Anawim. To są ubodzy Pana. Jest taka kategoria w Biblii, w Starym Testamencie, ludzi, którzy właśnie się wyróżniają tym, że oni się całkowicie zdają na Boga. Nazywają się Anawim. I na język polski my to tłumaczymy jako ubodzy. Teraz pomyślcie przez chwilę to słowo ubogi. Ubogi to jest co? U Boga. To słowo dzisiaj jest, nabrało negatywnego znaczenia, bo ubóstwo, to nie jest pochwała ubóstwa, że komuś kiszki marsza graje, bo nie ma co włożyć do, że tak powiem, do gęby, albo nie ma gdzie mieszkać i Pan Bóg mówi, o dobrze, bo ty jesteś ubogi, to nie o to chodzi. To jest kolejne znaczenie tego słowa. Słowo ubogi to jest ktoś, kto ma wszystko u Boga, kto liczy na Boga. I właśnie Anna i Maryja mają ten wspólny mianownik, którym jest właśnie ta duchowość. Duchowość ludzi, którzy wszystko stawiają na Pana Boga. To jest właśnie jej hymn. Może go przeczytam, żebyśmy, bo Magnifikat znacie, posłuchajcie tego tekstu Anny, jak on jest bliski. Raduje się me serce w Panu. Jak się zaczyna Magnifikat? Wielbi dusza moja Pana. Prawie to samo. A to nie jest Magnifikat, to jest pieśń Anny. Raduje się me serce w Panu. Moc moja wzrasta dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, oprócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust Waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym, On waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą, za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają.
Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To Pan daje śmierci życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży, wzbogaca, poniża, wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi, na nich świat On położył. On ochrania stopy pobożnych, występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Pan wniwecz obraca opornych, przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan osądza krańce ziemi, On daje potęgę królowi, wywyższa moc swojego pomazańca. To jest pieśń Anny, bardzo podobna do pieśni Maryi. Gdybyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy tutaj przeprowadzić bardzo szczegółową analizę poszczególnych wyrażeń. W modlitwie Anny, co widzimy? Oba te hymny rozpoczynają się, i Magnifikat, i modlitwa Anny, są wyrazem radości. I uwaga, Anna i Maryja zwracają się do Boga bezpośrednio, mówiąc Mu na Ty. Kochani, w Starym Testamencie do Boga zwracano się z tak wielkim szacunkiem, że często zastępowano Jego imię do tego stopnia. Na przykład żaden Izraelita nie mógł powiedzieć słowa Jahwe, żaden. Raz jeden tylko, najwyższy kapłan w dzień przebłagania miał taką możliwość, mógł powiedzieć Jahwe, ale wiecie, co wtedy robiono? On mógł to powiedzieć w świątyni, w tym najświętszym miejscu, gdzie stała Arka Przymierza, czyli w tak zwanym Debir. I wiecie, co wtedy robili? Ten arcykapłan wchodził, zakładali mu taką obręcz na nogę, żelazną i łańcuch, bo się mówiło, że gdyby on, wypowiedziawszy słowo Pan, Bóg, został dotknięty przez Boga karą za to, że to powiedział, i jakby tam zmarł, to by nikt tam go nie mógł wyciągnąć. Więc jakby w razie długo nie wychodził, to by go wyciągnęli za tą obręcz. Wyobraźcie sobie, w taki sposób myślano o Bogu, jako kimś ważnym, ale dalekim. Były takie czasy, kiedy do rodziców mówiło się na wy. Prawda? Tak. Słucham? Pani Matko. No właśnie. Pani Matko. Mnie to czasami śmieszę, bo niektórzy mówią do mnie, Panie Ksiądz. Panie Pleban słyszałem też, ale to już inne, co słyszałem, Wam oszczędzę. Więc, a tutaj mamy to bezpośrednie zwrócenie się na Ty, do Pana Boga. To jest bardzo, bardzo piękne. I potem w Nowym Testamencie co będzie? Abba. Prawda? Bóg jest święty, kadosz, Bóg jest skałą, cór, Bóg jest wszechwiedzący. El Deot Adonai. El Deot Adonai. I teraz w Magnifikat Matki Maryi pojawiają się te same motywy. Kochani, to jest to miejsce, Ein Karem, około 8 km od Jerozolimy, około 150-130 km, zależy jaką drogą się idzie, od Nazaretu. Przeurocze miejsce, przeurocze miejsce. Tutaj są winnice, tutaj jest świątynia spotkania Maryi i Elżbiety, są polscy franciszkanie i to jest jedno z miejsc, gdzie my Polacy wzruszamy się do łez. Pokażę Wam zaraz dlaczego. To są właśnie te okolice Ein Karem. Przepiękna, to jest o zachodzie słońca, zdjęcie zrobione. Tutaj jest ten kościół. I tu jest taki mur z tej strony, jak się patrzy ten kościół tutaj z tej strony, taki mur jest, gdzie mamy to. Pewnie wiecie, o czym mówię. To jest Magnifikat, napisany w języku polskim. Tutaj jest kilka takich płytek. Wiecie, kto ten Magnifikat tam zostawił? Żołnierze generała Andersa. Ci żołnierze drugiego korpusu, którzy przez Morze Kaspijskie, przez Azję,
z Kazachstanu, upokorzeni, obdarci, zanim dostali broń, dostali ćwiczenia i tak dalej, ci żołnierze, którzy nic nie mieli, zostawili takie świadectwo wiary. To jest coś przepięknego. Polscy żołnierze, którzy oddali żołd na odbudowanie klasztoru na Monte Cassino. Bo kiedy go zdobyli, to tam już były mury, bo niestety zbombardowali go Amerykanie, Anglicy. To nie, klasztor na Monte Cassino nie został zbombardowany przez Niemców. Zrobili to alianci, bo myśleli, że tam są Niemcy, że się okopali, to, a Niemcy stali 400 metrów od. To był potworny błąd, niestety. Kiedy odbudowano Monte Cassino, opat Monte Cassino nie przyjął żadnych pieniędzy od Amerykanów i aliantów na odbudowę. Natomiast przyjął pieniądze od Niemców, Konrad Adenauer, kanclerz osobiście złożył ofiarę, i od Polaków. Żołnierze oddali swój żołd, ile tam mogło go być. Ale to było, jak ten wdowi grosz, to było wszystko, co mieli. I to ci żołnierze też zatroszczyli się, żeby w języku polskim powstał ten Magnifikat. To jest zdjęcie, które też zrobiłem. Bardzo mnie wzrusza zawsze to zdjęcie, jak na nie patrzę. Bardzo. Bo myślę właśnie o tej prostej wierze tych ludzi, którzy walczyli, którzy, wielu z nich do domu nie dotarło, nie doszło. Wielu z tych, którzy to fundowali, zginęli pod Monte Cassino później. Wiara tych prostych ludzi. A jest niezwykle piękne, bardzo. I w tej pieśni Magnificat, wrócę na chwilkę. Popatrzcie, ile jest podobieństw. Raduje się me serce, wielbi dusza moja Pana, prawda? Cieszyć się mogę. Tutaj jest Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym. I tutaj mamy wielkie rzeczy, uczynił wszechmocny. Przejawia moc swojego ramienia. To Pan daje śmierć i życie. Pan w niwecz obraca opornych. Ujął się ze swoim sługą Izraelem. No, wielkie podobieństwa są pomiędzy tymi dwoma modlitwami. Ale to, co jest niezwykle uderzające w tej modlitwie Magnificat, to jest, kochani, przepiękny obraz Boga. Przepiękny obraz Boga. To są wyrażenia, które w Magnificat wyrażają to, kim jest Bóg. Bóg jest Pan, Kyrios. Jest tym, któremu, do którego możesz się zwrócić na modlitwie, bo On jest Panem. Mój Zbawca, Soter Mu. Jeśli ja powiem, że Bóg jest Zbawcą i powiem, że jest moim Zbawcą, to jest pewna różnica, prawda? Mamy ten związek personalny, osobisty, niezastąpiony. Bóg jest wszechmocny, Chodinatos, Dynatos. Święte jest imię Jego, Hagion, to ono ma autu. Hagion, święty, wierny, eis geneas kai geneas, z pokolenia na pokolenie, miłosierny, eleos, eleos. Bardzo ciekawe jest to słowo eleos w języku greckim, popatrzcie na to. Eleos to znaczy miłosierny. Od tego słowa pochodzi elemosyna, którą my przetłumaczyliśmy jako jałmużna. Słowo jałmużna w języku polskim ma takie znaczenie trochę pejoratywne. Komuś dać jałmużnę, nie chcę twojej jałmużny na przykład. To jest takie, wiecie, rzucenie komuś, że tak powiem, złotówki, prawda? Tymczasem słowo jałmużna to jest uczynek miłosierdzia. To jest na przykład dobre słowo. To jest słowo otuchy. To jest wspólna modlitwa z kimś, to jest przytulenie kogoś. To nie chodzi o pieniądze. Wsparcie materialne też jeśli jest potrzebne, prawda? Jeśli ja widzę, że ktoś potrzebuje, no to tak, to oczywiste, ale to nie chodzi o kasę, że tak powiem. I jeszcze jedna rzecz. W tym słowie eleos, to słowo eleos, bardzo jest podobne do słowa Elaios. Zobaczcie, gdybym tutaj zmienił tylko jedną literkę, zamiast Ele napisał Ela
i postawił. Elaios to znaczy co? Oliwka, olej. Olej, który ma zadanie łagodzące. Pamiętacie, co zrobił Samarytanin? W niedzielę to czytaliśmy. Co zrobił z tym człowiekiem, który leżał przy drodze? Polał mu rany octem, tym winem, zdezynfekował i olejem. Prawda? Więc przepiękny jest ten obraz Boga, który Maryja nam pokazuje w swoim Magnifikat. Z czego to wynika? No z tej jej wiary to wynika. Dla niej Bóg nie jest kimś dalekim. To jest jej Bóg, jej Zbawca, mój Pan. Bardzo mi się podoba, jak modlicie się, zwróciłem na to uwagę i mówicie Panie nasz. Bardzo piękne to jest. Nie rezygnujcie z tego nigdy. To jest bardzo piękne. Bo to jest ten osobisty kontakt. Podkreślenie tej osobistej, personalnej więzi. Pamiętacie, jak było w słynnym epizodzie wyznania wiary Piotra? Za kogo ludzie mnie uważają? A za tego, tego, tego i tego. Oni odpowiedzieli. Tam jest tak napisane w Ewangelii, prawda? Oni odpowiedzieli. Teraz ja biorę mikrofon i podchodzę i mówię, za kogo uważacie Pana Jezusa? No, Magda powie to, tutaj Beatka powie coś innego, Iwonka coś innego i tak dalej, i tak dalej. Panowie też. Właściwie można przytoczyć różne opinie. No mówią to, mówią to, mówią to. No jedni mówią, że Pan Jezus to jest the best, a drudzy to mówią, że jest w ogóle nikomu niepotrzebny i tak dalej. Teraz Jezus mówi tak, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy co się dzieje? Jest wielka cisza pośród apostołów. Nikt nie ma odwagi odpowiedzieć. I czytamy, Piotr odpowiedział. Pamiętacie w szkole, jak ja chodziłem do szkoły, tak było zamknąć książki i nauczycielka po dzienniku. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Skuza. Prawda? I chodzi o to, że tak się poczuli apostołowie. Jezus mówi, pyta się najpierw, za kogo ludzie mnie uważają. A to można powiedzieć, no jedni mówią tak, drudzy tak. Sondaż dziennikarski. A wy? A to już trochę trudniej. Za kogo mnie uważacie? I tylko Piotr. Więc ten związek osobisty jest bardzo ważny. Mój Zbawca. I zobaczcie, tutaj w Magnifikat to jest, Maryja mówi, wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Epeblepsen epitenta peinosin tes dules autu. Widzicie? W Magnifikat pojawia się znowu to słowo dule. Bo wejrzał na uniżenie kogo? Swojej niewolnicy. Maryja jest niezwykle konsekwentna. Wejrzał na uniżenie. I to jest bardzo piękne, ta świadomość Boga, który na mnie patrzy, który mnie widzi. Kiedyś w kościołach rysowano to oko opatrzności, pamiętacie? To było coś takiego. Tylko to często było interpretowane w innym kluczu, jako kogoś, kto cię prawie że podgląda, takiego Pana Boga, który czyha na ciebie. Aha, zrobił grzeszek. No to go ciap. I tak się często niestety tego Boga przedstawiało i zaczęliśmy się Boga bać. Zamiast Go kochać. Niestety. Niestety. Ja znałem ludzi, wiecie, którzy mówili też w mojej miejscowości, cokolwiek by się nie stało, Pan Bóg cię skaże. Boże, jaka karykatura. I człowiek wzrastał z takim obrazem. Jeżeli ja kogoś kocham i zrobię jakąś przykrość, to ja nie mam odwagi podnieść oczu, nie mam odwagi być, z nim, prawda? Nie dlatego, że go się boję, tylko dlatego, że go kocham. Rozumiem, że go zraniłem. To mnie boli, a nie strach. I Maryja ma ten związek bardzo taki osobisty z Bogiem. Bo wejrzał na uniżenie. Bóg widzi, co robi. Bóg mnie zna. Miałem włączyć klimatyzację. Przepraszam, to z tych emocji wszystkich.
I tutaj moglibyśmy tak to troszkę podsumować. Magnifikat to pieśń osoby szczęśliwej, pełnej pokoju, żyjącej pełnią życia. To pieśń osoby, która żyje w przyjaźni z Bogiem. To pieśń osoby prostej i autentycznej wierzy. To pieśń wspólnotowej radości i radości, którą potrafimy się dzielić. Bo tam pada to sformułowanie: ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie. Czyli Maryja przeżywa relację do swojego ludu, prawda? To nie jest takie wyizolowanie się. Kochani, prawdziwa wiara zawsze nas prowadzi do drugiego człowieka. Człowiek, który naprawdę wierzy w Boga, to nie jest taki, który się odizolowuje od innych i mówi: ja się chcę cieszyć moją radością. Tu mi dobrze, tu mi ciepło, tu będę siedział. Człowiek autentycznej wiary to człowiek, który wychodzi do innych, który nie boi się wyjść do innych. Czasami słów nie ma, ale człowiek oczami może coś powiedzieć, prawda? Ktoś ci powie: co ci się gęba śmieje od ucha do ucha? Bo jestem szczęśliwy, bo jest mi dobrze. Dlaczego mam się nie śmiać? To jest ta świadomość, że moje życie ma sens. I potem przychodzi ten moment, tutaj napisałem to jeszcze, że działanie Boga polega na paradoksie odwracania. Wywyższa pokornych, poniża mocarzy, i to wywyższenie i to poniżenie też było w życiu Jezusa. Więc Magnifikat to jest pieśń osoby, która ma głęboką relację z Bogiem. Bo piosenki można się nauczyć. Kiedy ja słyszę wasz śpiew tutaj, ja słyszę, że wy się modlicie. Mówię to kolejny raz, nie dlatego, żeby się podlizywać, tylko dlatego, że bardzo mnie to uderza i bardzo mnie to fascynuje. Jest to niezwykle piękne, wiecie, naprawdę. Może sobie z tego nie zdajecie sprawy. To nie jest śpiewanie, ale to jest modlitwa, więc ten Magnifikat jest pieśnią, która jest pieśnią osoby, która rzeczywiście zawierzyła Bogu. Moi drodzy, jeszcze dwie rzeczy na koniec i przejdziemy do ikony. Chciałbym właśnie pokazać wam ten obraz. To jest współczesna ikona. Matka Boża nazwana jako pneumatofora. Powstał w latach 80. ten wizerunek w pracowni Karmelu Miłości u braci trapistów. I tutaj jest nazwa jest pneumatofora, czy pneumofora, od dwóch słówek: pneuma, czyli duch, i fero, nieść. Moi drodzy, na ikonach bardzo często zobaczycie gwiazdki. Tutaj, na tym ramieniu, tutaj też ona powinno być, ale to się zakłada, że ten welon ją przysłania. I w środku. Co to są te gwiazdki? To jest Dziewictwo Maryi, ante partum, in parto i post partum, czyli dziewictwo przed narodzeniem Jezusa, w narodzeniu Jezusa i po narodzeniu Jezusa. Taki sens mają te gwiazdki na ikonach. Czasami ludzie o to pytają. I często na tym nimbie Maryi są te skróty. To MP, prawda? To nie jest military police. Ten szlaczek taki i z tej strony oznacza, że te literki to jest skrót. To nie jest cały wyraz, tylko to jest skrót. I co my tutaj mamy? MP, oczywiście to jest język grecki, to jest MR w rzeczywistości i to jest od słowa jakiego? Meter, matka. Matka. Tutaj mamy, to nie jest O, tylko to jest Theta i Y, meter Theu, Matka Boga, Boża Rodzicielka. Boża Rodzicielka. Dziewica przed narodzeniem Jezusa, w narodzeniu Jezusa, po narodzeniu Jezusa, ta, która ma Ducha Świętego i nam Go daje.
piękny, piękny obraz. Chciałem Wam jeszcze pokazać na zakończenie dwie rzeczy. Przeskoczę tutaj inne rzeczy, bo nie zdążymy tego, nie chcę przedłużać. Kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte Nowego Testamentu w Ewangelii Jana, słynną scenę pod krzyżem, tutaj nie ma tego slajdu, więc jakoś mi umknął, więc chcę Wam przeczytać bezpośrednio z Pisma Świętego. To jest rozdział 19, wersety od... Momencik. Od 25 do 27. A obok krzyża 19, 25, 27. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To jest ta słynna scena pod krzyżem. I teraz uwaga, tutaj jest napisane tak. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W tekście greckim czytamy: kai ap heik ekeines tes chora elaben homacetes autu auten eista idia. Co to znaczy, że wziął ją do siebie? Można to przetłumaczyć: wziął ją do swojego życia, do swojej historii. Kochani, pod krzyżem Jezus daje nam matkę i prosi, abyśmy ją przyjęli, gdzie? Do siebie, do naszego życia. Do naszego życia. Ona jest mistrzynią tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Wiary, zaufania, chwały Bożej, radości, tej relacji do Boga bardzo osobistej, ale dlaczego Wam pokazuję ten budynek? Czy ktoś wie, co to jest? Bardzo ważna rzecz. Słucham? W Efezie. W Efezie. Otóż w tych słowach uczeń wziął ją do siebie i oto matka Twoja była nie tylko ta głęboka treść teologiczna, o której wspomniałem teraz, ale był też testament Jezusa w stosunku do Jana. Jezus wiedział, że odchodząc, Maryję zostawia samą. Jak już mówiłem, kobieta, która nie miała potomstwa, bez dziecka była zagrożona z każdej strony. I jest taka tradycja, że Jan, ewangelista, który prawdopodobnie dożywał swoich dni na Patmos i w Efezie, w tamtym środowisku, że Maryja była razem z nim. Moi drodzy, ten domek to jest rzecz absolutnie niezwykła. On znajduje się blisko Efezu, w Turcji dzisiejszej. Ja tam byłem, miałem okazję go zobaczyć. To jest niewielka budowla. Zresztą widzicie, tutaj jest człowiek, więc proporcjonalnie możemy to zobaczyć. Tam jest z tyłu ołtarz, można odprawić mszę świętą. Potem została dobudowana ta część, ale ta oryginalna część to jest ta. I to wzgórze zalesione nazywa się Wzgórzem Słowików. Jak się wejdzie tam na górę, to tam rozciąga się już widok na morze, na Morze Śródziemne. Ale dlaczego to jest ważne? Otóż święta błogosławiona Katarzyna Emerich, pamiętacie, ta wizjonerka, siostra zakonna, która całe swoje życie przeżyła w jednym miejscu. Ona przeżyła swoje życie w klauzurze w Niemczech. Opisała ten domek, podając jego dokładne wymiary, miejsce, gdzie się znajdował. Nikt o tym domku nie wiedział. Pod koniec XIX wieku dwóch niemieckich archeologów znaleźli ten domek dokładnie z takimi wymiarami, jakie ona podawała. Według wszelkiego prawdopodobieństwa
to jest to miejsce, gdzie Maryja spędziła ostatnie lata swojego życia. Koło Efezu, na wzgórzu Słowików. Jest coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie osobę, która nigdy nie ruszyła się z tego miejsca. Ja jestem daleki od takich, wiecie, takich informacji, nazwijmy to cudownościowo odkrywczych, ale tutaj to jest powalające. Powalające to jest. Prawdopodobnie to jest miejsce, gdzie ona przeżyła swoje ostatnie dni. Oczywiście Maryja jest z Kościołem podczas zesłania Ducha Świętego, prawda? Pamiętamy ten obraz w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. To jest tutaj właśnie. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Maryja jest w życiu również rodzącego się Kościoła. I tutaj zesłanie Ducha Świętego, mamy ten piękny obraz, znany bardzo dobrze. To jest obraz, który znajduje się w kościele Palutynów w Rzymie, San Salvatore in Onda, tam jest oryginał, reprodukcja jest w wielu miejscach, gdzie Matka Boża razem z Kościołem oczekuje na zesłanie Ducha Świętego. Maryja, która powiedziała Bogu tak, która powiedziała swoje amen, czyli fiat, która powiedziała, wyśpiewała Bogu magnifikat, która stała pod krzyżem, która najprawdopodobniej dożyła swoich dni ziemskich właśnie tam, w tym domku, jest z Kościołem i jest z nami.